Witamy serdecznie w Borsuk Retro Gry TV. Jak słyszycie, głos tracę, ale jeszcze żyję, więc nie jest źle. Witam Piotek z Maxiu Paradys, Biax, Kamil, NJD, Future, Krzysiu Gołębiewski, DJ Marian, Dawid Kloskę, John Galb, Najlepszego, Peter. Kto tu jeszcze jest? Witam wszystkich, chłopaki. Dzisiaj taki live, no, luźny, testowy. Nie gwarantujemy, że coś się tutaj powiedzie, bo się może nie powiedzie. Witam Kurta Biaxa, DJ Mariana, jeszcze raz Pigravity, każdego, kto tu jest. Witam Gino, KBX, Joker. Swego czasu na naszym Discordzie i na Retro na Gazie wystartowała Liga Retro na Gazie, w której startują uczestnicy, no, tacy hardkorowi gracze jak Gino, Hapajek, Bawrubelson i inni. I tam się pojedynkują w różne retro hity na najlepsze wyniki. I ja tutaj chciałem pokazać tę ligę Retro na Gazie, zmagania ich na żywo. No chciałem, ale na razie mi się nie udało tutaj dojść do tego. Po prostu poprzez Zooma pokazywać ich te, no, wyczyny, bo to są wyczyny, super wyniki, po 40 milionów punktów w Lotusa 2, po jakieś tam super milionowe wyniki w Pinball Fantasies, w R-Type'a jakieś cudawianki. I chciałem, żeby tu chłopaki w tej lidze się pojedynkowali u mnie na żywo poprzez Zooma, wiecie, no tak zrobić coś takiego, taką transmisję dla was, tak urozmaicić tutaj na kanale, żeby to miało ręce i nogi, fajnie by było, że na przykład by Gino grał u siebie za pomocą grabera, pokazywałby tą rozgrywkę, my byśmy go słyszeli, tutaj miałby też mikrofon, kamerkę. I ja bym transmitował z Zooma tutaj do was na YouTube'a. Tak chciałem to zrobić, a później podzielić na 4 graczy i żeby tu 4 graczy grało jednocześnie. Wybieralibyśmy sobie dźwięk z jednego gracza, a obraz by leciał od 4 na raz. No ale no super pomysł, ja wiem, że super. A tylko, że nie możemy tutaj obrazu złapać z Gino. Wykupiłem ten plan w Zoomie miesięczny za 14,90 € przed chwilą, ale za bardzo... No zaraz, czekajcie, dopalę, bo już tutaj się trochę powkurzałem. To będziecie musieli nam pomóc, bo to dla mnie pierwszy kontakt taki z Zoomem, z wideo, bo ja wcześniej Zooma używałem tylko do audio. Ale widziałem, że chyba niektórzy tego używają na YouTubie, ale tutaj jakby mi kamerka, jakby mi OBS moje kamerki blokował, próbuję je włączyć i komunikaty, że nie mogę, a tu mnie widać, na przykład teraz wy mnie widzicie poprzez OBS-a, więc nie wiem, o co chodzi. Ale chciałem zrobić właśnie, żeby tą ligę z Discorda i z Retro na Gazie przenieść też na żywo dla was, bo to byłoby super, jakby 4 gości siadło, by się pojedynkowali w jedną grę, kto zrobi lepszy wynik, wy byście to oglądali na żywo, ja bym tu jakieś nagrody ufundował dla nich jeszcze, a żeby ich zmobilizować do tego. Dwie aplikacje nie mogą korzystać z jednej kamery. No dobra, ale moja twarz nie jest mi potrzebna do szczęścia. Ja nie muszę być pokazany, ale żeby Gino był pokazany, wiesz, o to mi chodzi, kurde. Bo on mnie widzieć nie musi. My musimy widzieć jego i ściągnąć z Zooma jego obraz wtedy. A ja, on mnie, do szczęścia to on mnie widzi na YouTubcu, on mnie tam ma. Więc nie wiem, jak tutaj włączyć obraz. Jak masz czas, to zejdź, co dwie głowy to nie jedna. Na chwilę, nie będę cię długo trzymał. A ktoś ma Zooma, żeby dołączyć, to może zaproszenie tu wyślę. Jeśli ktoś używa Zooma na stałe, z was tutaj na czacie, to ja zaraz wyślę zaproszenie tutaj. Jest ktoś taki? Przechwytywać to ja będę za pomocą przechwytywania okna. Tak bym chciał zrobić. Przechwytywanie okna mam tutaj już na tej... Gdzieś tam mam zamontowane w jednej ze scen. Ty masz zainstalowany, Piotr. Ale orientujesz się tam w miarę w temacie? No dobra, ja tu już wyślę zaproszenie. Chwila. Gdzie ta myszka jest? Będzie słyszeć Discorda, bo nie wyłączałem głośników, no bo chciałem usłyszeć Gino, nie? Proszę bardzo, masz tu zaproszenie. Kto ma, to może użyć. To leci z mini PC, bo jak będziecie nie powiodło, to będziemy grać na mini PC. My nadajemy 1080-60, Ryan. Ja mam cały czas 1080-60, więc nie wiem, czemu nie masz. Powinieneś mieć. Działa. O, Piotr tutaj jest, czekaj. Coś tu widzę u Ciebie, ale poczekajcie. Jest. Piotr pokazał tutaj jakieś zdjęcie mi pokazałeś, czy to jest kamerka. Weź tam coś poruszaj. Czy to mi zdjęcie tu wrzuciłeś? Czy to jest obraz? Zdjęcie. No a czekaj, ja tutaj wezmę, przyjdziemy tu na tą scenę już. No to dobra. To Piotrek, może tak być, żebyśmy dźwięk od Ciebie przechwytywali i Twój obraz, który będziemy trochę do przodu. Scenę my sobie tu weźmiemy 16:9. Tu. Można by nawet to tak jechać, tu bym mógł poszerzyć. Tu już mamy... Weź tam jakąś... O, tu masz... O, słychać Cię chyba. Weź coś powiedz więcej. A, witajcie, super. Mam podwójny dźwięk. No, ja przyciszam mikrofon mój. No na pewno tak będzie u Ciebie. Ale słychać Cię, no to okej. Słuchaj, Gino, a czemu Ciebie nie słychać? Tu możemy zrobić tak, już co z tego będzie. Możemy nawet na przechwytywaniu... Ja wyciszone miałem. No jesteś, dobra, teraz jak zrobić, żeby Gino miał obraz jakiś? Piotrek, a Ty możesz puścić tak widać jakąś kamerkę, cokolwiek, żebyśmy zaczęli, czy obraz mamy? Tylko tam, no nie musisz Ciebie pokazywać, jak nie chcesz, możesz pokazać żonę na przykład. Muza za głośno, to już przyciszamy, czekajcie. Grabera, bo to są próby wszystko, grabera przyciszamy. O jest, coś tam widać jakąś rękę czy co? A, nie wiem, zaraz. O, Biax się dołączył nawet, widzę. Jest dziwnie, tak. No. Muszę zobaczyć ustawienia kamery. No dobra, a tutaj Bard jakiś się dołączył. Okej. No jesteś, No elegancko, Ciebie widać. No to Gino. No elegancko, Piotrek, witam serdecznie. Witam Piotrka. Wszystko tam słychać dobrze, chłopaki? Piotrka słychać, mnie słychać? No super. Super, no to jesteśmy już trochę dalej niż byliśmy wcześniej. I teraz powiedzcie mi, jak ja mam na przykład tego premium, to wy będziecie mieli nieskończoną, ci co nie mają premium, nieskończoną ilość czasu ze mną? Jak to jest? Chyba tak. Chyba tak, no i elegancko. Piotrek, no powiedz no, jakie tam, jak już jesteś, komputery miałeś w młodości, powiedz na chwilę. Och jejku, miałem pierwszy Atari 65XE. To była pierwsza Atarynka i ja pamiętam, że byłem bardzo niezadowolony, bo wszyscy koledzy mieli Commodore 64. Byłem jedyny, który miał Atari. To tak ja. I pamiętam, że nie miałem z kim się wymieniać grami. No to elegancko. A potem już, ojej, to chyba kończyłem podstawówkę i tutaj rodzice się bardzo zaszaleli, nie pamiętam czy to urodziny były, czy święta jakieś, i dostałem Amigę CDTV. I to był taki pierwszy już poważny sprzęt. To na tej Amidze to dużo grałem, tak, to pamiętam miesiące przy Dunie 2000 to chyba miesiące spędziłem. No to elegancko. A powiedz mi, masz tą CDTV jeszcze? Potem PC-ty. CDTV jeszcze masz w domu? Nie mam, w tej chwili nie mam. Jak byłem na studiach, lata temu byłem na studiach i pamiętam, że sprzedałem. I trochę oczywiście dzisiaj żałuję, tak, jak najbardziej. Ale natomiast mam w tej chwili Atari 520 ST-FM z retro sprzętów. No i oczywiście wszelkiego rodzaju emulatory, Amigi i tak dalej, to wszystko jest podłączane u mnie. Nie mam za bardzo czasu grać, ale no, oglądam Ciebie, jak Ty grasz. Dziękuję Ci bardzo. Słuchajcie, słabo mnie słychać teraz trochę, bo tutaj mieszamy z tymi ustawieniami głośności, bo ja z mikrofonu, nie chcę, żeby mikrofon się dublował z tym, co Piotrek mówi. Chcę też Piotrka słyszeć troszkę przez głośniki, ale powinno być teraz dźwiękowo dobrze. A teraz słuchajcie, no co z tym Gino, że on się nie może podłączyć? Przełączmy, może tutaj jeszcze na inne osoby jakieś się pojawiły. Salmax, ale tu jest cisza. Krzysztof 6.6, tu widzę, że wszędzie jest cisza. Gino mamy na dole teraz, a jakbym... Kurde... A jak przełączyć mam pomiędzy okienkami, żeby całe okienko znowu weszło, panowie, z powrotem? Ktoś tu się orientuje? Borsuk, a może spróbuj udostępnić ekran po prostu, albo jakby wydać zgodę na udostępnienie ekranu, bo to prowadzący musi zrobić, być może ja wtedy będę mógł z OBS-a puścić. Wydać zgodę na udostępnienie ekranu? Dobra, czekaj. Tak, bo nie ma ekranu. No ale jakoś ten się, Piotrek się dołączył, nie? Ja po prostu uruchomiłem twoje zaproszenie. No. To co na czacie miałeś. Zaczął działać. Nagrywaj, zaproś uczestnicy. Udostępnienie ekranu. Udostępnić może wiele uczestników naraz. O! Teraz włączyłem. Udostępniać może wiele uczestników naraz. Ja tu też jestem, panowie, po raz pierwszy w tym Zoomie, więc wybaczcie, ja się do tym nie orientuję za bardzo. Gino coś tam rozpoczął. To czekajcie, to bym, żeby miałem ręce i nogi, to ja bym musiał tu zmienić ułożenie, dać was z tego, z Zooma na monitor poziomy, a tu przenieść sobie to chwila. Chwila, chłopaki, żeby to miało ręce i nogi. A OBS-a i przenieść na monitor pionowy. To na razie poczekajcie, na razie sobie tutaj muszę pozmieniać. Wyłączymy tutaj to przechwytywanie. O, ja sobie pozmieniam ustawienia całkowicie. Chwila, chłopak, nie wyłączam was. Jesteście, tylko że ja tu muszę pozmieniać dużo. Zoom poleci tu na ten monitor. O. To też poleci na ten monitor. Na dół. Ja chyba obczaiłem, jak to zrobić. Wiesz co, w OBS-ie jest taka funkcja jak udostępnij wirtualną kamerę i potem wystarczy po prostu to puścić z udostępnienia obrazu. Dobra, mów, ja sobie tu zmieniam, bo żeby to mam ekran normalnie z maliny teraz podany do ciebie, to chyba powinno czekać. Teraz muszę na OBS-ie sobie przechwytywanie włączyć, czyli wracamy tu, ale teraz widzicie coś innego, przechwytywanie ekranu. Dobra, tu monitor główny to jest to, a ten to jest, a monitor główny, czemu on mi tego nie pokazuje, jak to jest na głównym teraz? No to chyba będzie trzeba na tego, trzeba będzie dawać dwa w poziomie może, kurde. Bo tu mi graber pokazuje i tak. A, dziwne to jest. Tu mi pokazuje to, a tu mi pokazuje to. Ale dobra, jeszcze możemy tak zrobić. Sorry, mieszamy, no ale to będziemy dzisiaj mieszać. Dzisiaj będziemy mieszać. Jakby co, to ja już gram. No okej, graj sobie. A widzisz mój ekran, Borsuku? Widzę twój ekran, tylko nie mogę go przechwycić, poczekaj. Z trybu pełnoekranowego. O, poczekajcie, może to damy radę w ten sposób. O. Sorry, chłopaki, ale no dzisiaj będzie takie mieszanie, bo żeby to ustawić na przyszłość. OBS. O, coś się dzieje. No, coś się dzieje. Coś mamy. Mamy jakiś obraz. Dobra, ale ty, Gino, transmitujesz też dźwięk? Co, no spróbuję odpalić mój tam obraz i no zobaczę, co się dzieje. Czy tam jest... Okej, okay, dźwięk... Ciebie słyszę jako chłopaka, jako głos chłopa, ale dźwięku z gry na przykład nie mam. Bo udostępnianie ekranu trzeba włączyć dźwięk, bo jest standardowo wyłączony. No mówcie, mówcie, bo ja tutaj się nie znam. Ale to nie ty musisz włączyć, tylko my, ci, co nadają. Aha. Dobra, a gdzie włączamy? Tu już widzę, Donkey Konga ciśnie. W tym miejscu, gdzie masz udostępnianie, tam jest, można zaczekować to. Mówcie, mówcie, chłopaki, odpowiadajcie, bo tak mówię, to jest najpierwsze... A bo ty robisz to przez udostępnianie ekranu, ja robię to przez udostępnianie kamery, wiesz? Trochę w innej metodzie to robimy. Ja robię to przez no ja jestem... drugą ikonkę od lewej. Ja jestem bez kamery, tylko na ekranie lecę. Być może to jest kwestia ustawień po prostu w OBS-ie. To co, ja bym musiał jeszcze przy chwytywaniu dźwięku tutaj... Ale kurde... Włączyć... No tak, obraz już mamy. Ale chciałbym jeszcze, żebyśmy mieli dźwięk. A teraz słyszysz mój dźwięk? Ale chciałbym... O! Teraz słyszysz mój dźwięk? Coś jest dźwięk, ale dwa razy się dublował. Teraz słyszysz mój dźwięk? Dubluje się cały czas. Teraz słyszysz mój dźwięk? Dubluje się cały czas. Dobra. Teraz słyszysz mój dźwięk? Dubluje się cały czas. Dobra. Mieliśmy pędzę czasu. Dobra. Więc ja muszę YouTube'a wyłączyć. Dobra. Jest, panowie, bo siebie wyciszyłem w miarę, podgłoszę też siebie. Wiesz co, lepiej jest, jak się YouTube'a wyłączy i zostaje się tylko na Zoomie. Tak, tak, chyba jak jest tylko Zoom, to wtedy słychać tylko Zoom. Schizofrenię, chociaż... macie schizofrenię. Podgłaszam. Nie ma podgłosu wtedy. Wycisz sobie YouTube'a, no. Dobra, wyciszam graber. Racja, można wyciszyć YouTube'a i patrzeć i tutaj. Lecisz teraz z emulatora, nie? Tak, tak, z emulatora. Z Altiry. I przechwyciłem tylko okienko emulatora, a nie cały ekran. No to chyba jest dobrze, chłopaki, teraz. To jest jakieś, nie wiem, 5 sekund opóźnienia. Ja słucham Zooma, a oglądam YouTube'a. Mhm. Witamy. No jak zapytam widzów teraz, jak to jest, czy to wszystko teraz gra i buczy, czy tak mogłoby być? Jakbyśmy coś pokazywali, jakieś tutaj pojedynki? To chłopaki, któryś jest podłączony, to weźcie jeszcze jeden ekran, żeby Borsuk miał za 4 przynajmniej. No właśnie, chciałbym więcej ekranów jeszcze włączyć. Gdzie to się wyda? Dzielne pokoje. Jak na przykład 4 chłopów będzie grało jednocześnie. Gdzie to się sobie tam? Brawo. Coś potrafi chłopak. Coś chłopak potrafi. Po tym naszym turnieju z Kurtem to non-stop nią gram, bo lubię. Ja tu wyłączę u siebie TV, bo mi jest niepotrzebny. To Gino teraz gra, panowie. No dobra, ale byśmy chcieli na przykład więcej ekranów. Gdzie to się robi, żeby to podzieliło na przykład teraz ekran, ten co widzicie, poprzez na uczestników? No to chyba na OBS-ie właśnie musisz zrobić. Na OBS-ie? Nie, poczekaj, na Zoomie. Bo to najpierw na Zoomie. Oddzielne pokoje. Ktoś tu się orientuje? Nie znam Zooma aż tak bardzo, żeby... No Ronnie Wertz, no ale tak będzie, to jest na razie test. Poczekaj, na razie się uczymy tutaj programu. W przyszłości będzie tak, że te gry, które grają w lidze Retro na Gazie, w lidze RNG, będą jednocześnie startować w tę grę. Dźwięk będzie leciał tylko z jednego okna. No tak będzie, to jest na razie test. Poczekaj, no, to na razie się uczymy, wiesz? W przyszłości będzie tak, że te gry, które grają w lidze Retro na Gazie, w lidze RNG, będą jednocześnie startować w tę grę. Więc będzie leciał tylko z jednego okna. Przypisz rzeczy. No tak będzie, to jest na razie test. Pozwól uczestniku na... Ktoś, kto ma coś do pokazania, niech wybiera teraz pokój pierwszy. Pokój drugi. Salmax. Pokój trzeci. Maciej Zaborniak. Pokój czwarty. Krzysiu... Piotr 888. No dobra, otwórz wszystkie. Nie dołączono, nie dołączono, nie dołączono. Jakieś pokoje zrobiłem, ale... Ale tu się nic nie dzieje. Otwórz wszystkie. O jest, Krzysiu Gołębiewski się pokazał teraz. Tylko chciałbym mieć ich jednocześnie na tym. Witam Cię, Krzyśku. Dołączyli chłopaki. Kurde, ja słyszę podwójnie. No musisz wyłączyć... Chciałbym mieć ich jednocześnie na tym. Witam Cię, Krzyśku. Siemaneczko, witam. Dołączyli chłopaki. Słychać mnie? Słychać Cię, no. No musisz YouTube'a wyłączyć. No musisz wyłączyć. No tak zrobiłem, ale w sumie to... Biaxu coś pokazuje. Dobra, a jak teraz dać ich wszystkich naraz, panowie, na ekran? Słychać Cię, no. No musisz YouTube'a wyłączyć. No musisz wyłączyć. No tak zrobiłem, ale... No jak ich dać jednocześnie na ekran wszystkich? Teraz będzie ok, bo wyłączyłem YouTube'a i nie będzie żadnych opóźnień. Obok siebie galeria. O, czekajcie, coś tu mamy. Imersja. To nie, to jest jak... Krzysztof Gołębiewski, brawo, jest nasza legenda. No się obok siebie mówca. Standardowe. A gdzie ten Gino? Uciekłeś już? Gdzie ten Gino jest, kuźwa? Pokój Gino tam. Dołącz. Tak. Kuźwa, teraz zaś mi się tu przeniosł. On tu jedzie już. Jesteś teraz w oddzielnym pokoju. Jasna morda. Tu widzę, że stoi. Dobra, tutaj coś gościu jedzie. Ale to może pokoje to był zły pomysł. Ciekawe tylko, dlaczego nie mam głosu tego. Trzeba wyłączyć to pokoje, które z przycisków wyświetl. Aha. Dobra, dobra, czekajcie. Uczestnicy dwóch. Zamknij wszystkie pokoje. Dobra, zamykam. Okej, zamknąłem. Opuść pokój. Opuść oddzielny pokój. Powracanie do głównej sesji. Kurde, mi skacze pomiędzy monitorami, to jest bez sensu. I zaś mi kuźwa tu przeskoczył, ale dobra. Adaś, nie możemy się na różne pokoje, bo cię wtedy nie słychać, albo tych, kto się przełączył. Wiem, poczekaj. No. Teraz zaś... Ja na razie dźwięk wyłączę, żeby tam nie przeszkadzał. Czekaj, tylko wyjdź z trybu pełnego ekranu, może bo coś mi na monitor po lewej wskoczyło. Dobra. Jak to zrobić, żeby wyświetlić was wszystkich na raz chciałbym? No właśnie. Panowie, wyświetl może tu teraz. Obok siebie galeria, ale żeby to było podzielone. Obok siebie galeria, żeby... Czy będę... Salmax, prośba, wycisz tego Donkey Konga trochę. Czekaj, Gino. No, a już wyłączyłem. O, Biaksiu jeszcze słychać? O, ale właśnie, czemu mi się nie przełącza na niego? Naciskam na Biaksia. A, sorry, teraz jest wyłączony. Bo jest łysy z Brazer. Z łysy jak tam potencja? O, kuźwa. Wyświetl. Obok siebie galeria, obok siebie mówca. Tu mam opcje tylko takie, standardowo. Obok siebie galeria. No dobra, dwa razy na chłopa. No mi powiększa na tryb pełnoekranowy. Escape. Dobra, to ok. Jak się szybko przemieszczać między chłopami teraz, panowie? Chcę Biaksia zobaczyć, no. Tak mi wchodzi w pełnoekranowy, no. U góry teraz wyświetlanie opcji. Aha, kliknij. Czekaj, dobra, dzięki, no. Tryb a te obok. Trzy kropki tam zobacz. Jak najedziesz na... Widzisz ekran Salmax. Skala zoom, dopasuj do okna, dobra. Widzisz ekran Salmax. A chcę teraz widzieć ekran Biax. To idzie z kamery, a nie z udostępniania ekranu. Może dlatego. Mhm. Czekaj, tak, dokładnie. Maciej Zaborniak. Coś tu jest. Udostępniono ekrany, a kamery, no właśnie. No, Biaksa chcę. Naciskam na niego. Widzisz trzy kropki. No, jest trzy kropki. I rozwiń je. Uczeń prowadzący? Nie. No. Zatrzymaj wideo, czat, przypnij, poleć wszystkim. A przypnij, zobacz co to zrobi. Przypnij, no to tak zaś poszło. Teraz tam ci zniknęli. Kuźwa, obsługa jak normalnie w PRL-u. No i teraz tamte chłopki mi zniknęły. Wyświetl, obok siebie galeria. Tu powinno być jakaś opcja, że się przełączamy między gościami na szybko, panowie. No, ktoś, kto to wie, to niech mówi. Że chce wejść na Biaksa, no. I teraz tak. Wycisz, zatrzymaj wideo, czat, usuń pineckę, poleć wszystkim, uczyń prowadzącym, zmień nazwę, pozwól na wiele umieść w poczekalni. Tu jest zaś to, co chcę, chciałbym na przykład... Zielony guzior na udostępnij ekran i tam są opcje. Na górze ekranu. Widzisz ekran Maciejza. Maciejza i Salmax tu jest tylko. Bo my tylko udostępniamy ekran, a reszta jedzie kamerą. No dobra, no i jak przełączyć się na nich? Na tamtych, co mają kamerę teraz, w tym momencie. Właśnie. Siemanko. Pytanie, czy Zoom to w ogóle potrafi? Tak, poczytam Google'a. O, na przykład tu bym chciał wejść na Piotrka. Tak, ale to ja teraz sam włączyłem, ze swojej strony włączyłem kamerę i pojawił się obraz. No tak, ale chciałbym cię, żebyś był na głównym tutaj, tu żebyś był, o. Albo żeby wchodzę na Salmaxa i żeby Salmax się pojawił tu, na środku. Ja niestety tego to sam nie wiem. No, ktoś się orientuje, ktoś tutaj brał. Usuń, poleć, zatrzymaj. Tu już Maciejza widzę, jedzie coś. Bo tu mam w widoku, wyświetlanie, mam dwóch, co udostępniają ekran. Tryb obok siebie. O, może uczeń prowadzącym. Uczeń prowadzącym. Czy zmienić prowadzącego na Biax? Może to. Na dole zielony. Nie, to mam. Uruchom wideo, tablice, notatki, więcej. Czekajcie, może to uczeń prowadzącym, Biaxa zobaczymy. Uczeń prowadzącym i zobaczymy, co się wydarzy. Tak. Ale nie jest na pewno, jest prowadzący. Mhm. A słychać mnie w ogóle? Przyciągnąć? Tak, tak, słychać. Nie można mieć wideo, gdy osoby są przypięte. Usuń pineskę. Ja nie wiem, czy Zoom to umożliwia coś takiego. Właśnie czytam, chyba niekoniecznie. Że co, przełączania w trakcie, na przykład na full screena? Pozwala jednej osobie udostępnić wiele ekranów, ale tak, żeby... No tak, Gino, ale to wiesz, jakbyś tylko ty robił po transmisję, to by nie, było... Poczekaj, ma tą opcję. Wielu uczestników na jednoczesne udostępnianie swoich ekranów. Na przykład tu by chłopaki grali po prawej, a ja bym się między nimi przełączał i tu by się pokazywało. O to mi chodzi. Bo tylko no to powinno być jakieś intuicyjne, kuźwa. Naciskam tu i tu powinien się pojawić. Nie, ale Adaś, ale teraz tak masz, bo on przełącza. Tylko przełącza tych, co udostępnili ekran, a nie tych, co są z kamery. Tak. Dlatego masz tylko dwóch, mnie i Maciejza. No właśnie, no... A tu, ja to nie... Gino, to jak ty lecisz? To z Grabera lecisz, to tego Colina tam? Jak ty go lecisz? Bo tu jest Colin. Pozdro. No. Colina tam? Jak ty go lecisz? Bo tu jest Colin. Opóźnienie jest z 10 sekund. Tak, ale pozdro. Najlepiej wyciszczę sobie YouTube'a. Nie mogą wszyscy... Nie przeszkadza to. No. Jak coś... Ale... Jak zmadasz te dyskietki udostępnione? No mogę trzech ci... Najlepiej wyciszczę sobie YouTube'a. Nie mogą nie przeszkadza. Tak, tylko jest taka sytuacja, że tak się odezwę, że jak ja wyciszam YouTube'a, to tak naprawdę słyszę, czy pomoc słuchaj ciebie i bez YouTube'a będziesz słyszał tylko tych podłączonych do Zooma. No tak, tylko jest taka sytuacja, że tak się odezwę, że jak ja wyciszam YouTube'a, to tak naprawdę słyszę, czy pomoc słuchaj ciebie i czekaj, a może wyłączę Maciejzę? Nie da się tak. Musi być. Widzisz ekran. No, dobra, wyciszyłam YouTube'a, bo to bez sensu, żebym słyszał w sumie podwójnie. Tym bardziej, że na YouTube jest spore to opóźnienie. 10 sekund to minimum. No już masz teraz trzech, Adaś. Widzisz, Biax doszedł jeszcze. No widzę, że jest. No Biax ma tutaj coś, jakieś dyskietki, no. Ale ja bym chciał między wami się przełączać między waszymi kamerkami, kurde, no. Obok siebie. No naciskam na chłopka i on mi się tu powinien pojawić, czy go przeciągam i przeciągam tego, nie pojawiają mi się chłopki. O, Bartiga jest, Ronnie Wertz. A jakbyście wyłączyli udostępnianie ekranu, wtedy można przełączyć, przesunąć daną osobę na aktywne duże okno. Może tak spróbujmy. Okej, to ja wyłączę. No. Dobra, wyłączyłem. I teraz Adaś, spróbuj poprzeciągać daną osobę na... A ja wyłączę udostępnianie jeszcze, sorry. No i tego chcę mieć jako głównego Biaxa. No. A prawy przycisk myszy? Jest teraz. Co, szybki? Nie. Czy czat? A to nie jest tak, że jak właśnie, jak któryś z nas mówi, to skakuje na środek ekranu. Tak mówię, powinno być. Tak powinno być. Testuję. Mówię. No. No nie. Mówię. Mówię. Bajm, kuźba. Ale to się dzieje tylko z tymi, co kamery mają. Mhm. Ale jakoś nie wskoczyłem chyba, że... No jesteś teraz, ja ci wyświetl. Może mówca tak? Trzeba, o. Spoko. No, zobaczcie, mówcie teraz. Raz, dwa. O. Ale proszę, nie wszyscy naraz, panowie, nie wszyscy naraz. No dobra, coś mamy. A tu coś, co mi kuźwa wyszło? Mnie też coś wyszło. Nie chcę. Ktoś udostępnił ekran. Burnik Ronnie Wertz. Tak, ktoś udostępnił ekran, dokładnie. No to nie ja. Ronnie Wertz. No dobra. Ronnie, weź ten ekran, przestań udostępniać na chwilę. Możesz na górze to samo wyłączyć, jak jesteś główny, Adaś. No dobra, i teraz Gino, gdzie jesteś w tym? Albo Biaksiu, powiedz coś, Biaksiu. No jestem tu, tak się zastanawiam, czy... to jest okej, to jest połączać. No. A Gino, ty teraz grasz tam u siebie w tego? O, proszę, jestem teraz. Tak. No to powiedz coś, gadaj, na czym się przełączy na ciebie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Słychać? Sześć. Słychać, tylko nie widać. Słychać, nie widać. O. Nie, no, ja jakby widzę, że... Poczekajcie. Teraz cię nadaje jakby u siebie. To czekaj, może teraz już mogę zmieniać. Jak nie ma tych udostępnionych ekranów, to mogę zmieniać ręcznie. Dobra. Jak nie ma udostępnionych ekranów, to chyba mogę ręcznie zmieniać. Tak. Mhm. Krzysiu, uśmiech. Mówisz i masz. No. Dobra, Bartiga. Dobra, jak nie ma ekranów udostępnionych, mogę was zmieniać. Biaksiu, jest ok, coś wiemy. Tak. To, dobra. Ale jak ty teraz lecisz z tym, z Colinem, przez co to puszczasz? Ja puszczam to przez Grabera i przez tą opcję w Zoomie udostępnij wideo. I mam tutaj OBS Virtual Camera i w OBS-ie jest taka funkcja włącz kamerę wirtualną. Aha. Z tym, że ja nie wiem, czy ona ma głos po prostu. Nie? Być może nie ma głosu przez tą opcję i być może wszędzie to robić na zasadzie udostępniania ekranu. I to może być problem. No dobra, zagraj od nowa i zobaczymy, czy jest dźwięk. Czy tam przejedź się kawałek? Ja no już powinno być słychać. Chyba nie ma dźwięku. Nie słyszę nic. Ma głos, tylko musi go włączyć, tu Don Kotlet pisze. Gdzieś musisz go włączyć, ten głos jeszcze. No, ale gdzie? Na górnej belce... Przynajmniej udostępnianie ekranu tak się włączało. Na górnej belce ostatnia z prawej jest opcja. Ale właśnie, jak klikniesz sobie udostępnij wideo, to nie ma tam takiej opcji. Nie ma. Jest, wybierz wirtualne tło, filtr wideo, awatar, ustawienia wideo i w ustawieniach wideo nie ma nic generalnie o tym. Virtual Sound musisz włączyć, tak jak wirtualną kamerę. A gdzie ta opcja? OBS-em musisz udostępnić wirtualny dźwięk, mikser dźwięku. Okay. To wszyscy musieliby robić tak, jak robi Gino w przypadku grania na parę osób. I ja bym się przełączał wtedy o... Na przykład Biax to jest, wiadomo, teraz to jest Łysy z Brazers. Ale patrzcie, teraz działa? Działa, pięknie. Działa. Ja mam mikser... Będziesz jutro na ramię? Jeżeli ktoś mógłby... Tak, oczywiście. No to elegancko. Widzimy się jutro. Jeżeli ktoś mógłby, kto wie jak to zrobić w OBS-ie, wejść na Discorda i mi to wytłumaczyć. Don Kotlet albo obraz. Kurt, albo ktoś, wejdźcie na Discorda i Gino wytłumaczcie w PW, jak to zrobić, żeby dźwięk, żebyśmy mieli dźwięk, to chłopak pokaże wam, jak się jeździ w Kolinie. A tutaj wyświetl jeszcze można zrobić galeria, tak, ale tak by wszyscy grali wtedy. Mówca, dobra. No to okej, to tak w miarę to mamy ogarnięte. A to chyba do tego będzie OBS potrzebny. Znaczy no OBS raczej, żeby tak zrobić. Żeby jak, tak zrobić jak teraz tak. Robi Gino, to potrzebny będzie OBS, tak. Trzeba sobie w takim razie OBS-a zainstalować i tyle, nie? No. I wtedy będziemy mogli robić zawody takie niby na żywo, no oni tu już grają w różne gry, bo grają w pinballa, grają w Lotusa, grają w Colina, w R-Type. Ja wiem, że ty masz bana, Satagia. No jakby to któryś chłopak był uprzejmy tam Gino pomóc na Discordzie. Jak to ma zrobić? Żebyśmy jego dźwięku słyszeli. Bo obraz już mamy. A tu Krzysiu Gołębiewski teraz jesteś. Ty będziesz teraz, patrz. Krzysiu, tu będziesz po zlocie u mnie 20 kwietnia, nie? Tak, tak, będę Borsuku. Borsuk, słuchaj, jeśli chodzi o mnie, to będę na pewno jeszcze, tak jak tam gadaliśmy, wiesz, jeszcze pogadamy po prostu na ten temat, nie? Dobra, dogadamy wszystko, jakieś przygotuj sobie z gry, no, maszynkę, na jakiej będziemy grać i w ogóle. No, Gino, Nick ma Gino, tak, przez 2O ma Nick. Dobra. Ja jestem na Discordzie Retro na Gazie i tam w... Gino, no, tak. Gino przez 2O. Bo dobra, obraz jestem na pokoju. Jestem na pokoju Retro na Gazie. Retro wysłał ci prywatną wiadomość ci wysłał. Tak, tak, widzę. Bo to myślę, że byłoby fajne, jakbyśmy tak mieli paru graczy w jedną grę, moglibyśmy zrobić na przykład takie turnieje też, tylko tak jak mówię, tu jest. Czy tu OBS wystarczy, czy musi być jeszcze graber? Gino. Na razie OBS-a instaluję. Jak mi się uda, to ci powiem. Jak masz malinę, no to pewnie musi być graber, nie? Ale jeżeli robisz to przez emulatory na kompie, no to myślę, że samo OBS w pełności wystarcza. Tak, tak. Moment, bo ja wyjdę na chwilę z pokoju, bo to jest z Don Kotletem, spróbuję. No dobra, dobra, dobra. To my tutaj... No to Biaksiu, ty jesteś teraz na głównym tym. Prosimy o jakąś historię z życia. Zaraz się włączamy. Oj, czekaj, czekaj, uciekł. Gdzie on jest? Tu. Jest, proszę bardzo tutaj. Jak to się stało, że pan wszedłeś w posiadanie Amigi 4000? No dawaj. Ci, co nie byli na live, będą słuchać. A, długa historia, bo to były... poszukiwania bardzo długie, aż w końcu metodą zamian, wymian i tak dalej ten sprzęt trafił do mnie i to wyobraźcie sobie, że trafił do mnie i to cały komputer kompletny i dodatkowo jeszcze płyta główna, więc na takim full wypasie zestawik i w tej chwili staram się to w jakiś sposób ogarnąć, zmontować do kupy. Dzięki pomocy kumpli z amigowego środowiska sprzęt jest praktycznie już gotowy do działania, więc kiedyś tam umówimy się na prezentację z przyjemnością, wpadnę znowu. Czyli jeszcze ona nie działa tak fizycznie całkowicie? Znaczy ona działa, ona nie jest jeszcze przeniesiona do nowej budy, do oryginalnej obudowy komodorowskiej, więc działa w obudowie zastępczej, ale jak najbardziej na impie pracuję w tej chwili na tej Amidze, więc ona jest w 100% sprawna, działająca, więc... Kurt tu pisze, pisze, że koniecznie masz wpaść z tą Amigą 4000. Tak, tak, to my z Kurtem już gadaliśmy ostatnio na live, że się pojawię z tym sprzętem i będę was prosił o pomoc w transporcie na pierwsze piętro. O to trzeba całego tira wynająć chyba. Tak jest, tak jest, tak jest. Także... Można ekran Ronnie Wertz przekazać, tylko wtedy nie tak fajnie się to obsługuje, bo te ekrany mają pierwszeństwo nad kamerami. Wiesz, lepiej się obsługuje Ronnie Wertz, jeżeli są kamerki, wirtualne kamery w OBS-ie, bo jak najbardziej można, jakby wszyscy udostępniali ekrany, to można tak działać, ale jak niektórzy będą lecieć z kamer, to wtedy łatwiej, no nie mogę na tego gościa z kamerą przełączyć, tylko muszę Discord byłby łatwiejszy o tego typu zadań, mówisz? Kurt? Discord ma jakieś ograniczenia bez sensu, wydaje mi się. Ej, po prostu weź zobacz, czy ode mnie jakiś dźwięk jest. Dobra. Szukam cię. No, a musiałbyś ruszyć. Tak, tak. W OBS-ie napisali, że przechwytywanie dźwięku jest w wersji beta. Z jakiegoś okna z PC-ta. Spróbuję to włączyć. No a kurde, jakbyśmy to w Discordzie rozwiązali. Jakbyśmy to w Discordzie rozwiązali. Tam też się da zrobić taki pokój z paroma kamerami i w ogóle? Discord Nitro. Na razie wykupiłem na miesiąc Zoom. Ale tylko na miesiąc na szczęście. Serwer Booster to się nazywa, tak? No nie ma dźwięku, nie ma. Jakieś dźwięki w tle, ale... Rajmund, witamy cię serdecznie. Nie martwcie się, jak nam się dzisiaj tutaj nie uda dźwięku uzyskać, no to pogramy na mini PC później, ale chciałbym, żeby ten dźwięk się udało jakoś uzyskać od Gino. No zawsze możesz puścić przez swój sprzęt dźwięk i mikrofon z kamerki go ściągnie. Tak też można. Włącz mikrofon swój po prostu. O, jest. Jest Biaksiu. Biaksiu, jakie plany jutro na rama? Upodlenie czy... No nie, no spotkanie, powolny obchód znajomych, dyskusje pewnie, może w coś zagramy, wymiana doświadczeń. No, no elegancko, to standard, profesjonalnie podchodzisz do tematu. Tak jest, tak jest. Ja... Cieszę się bardzo. To jutro się fajnie, o której będziecie? O której? Ja wyjeżdżam o 10, o której jedziesz? Ja myślę, że tak gdzieś w tych granicach też. No to ja tam będę gdzieś 11, 12, no 12 najpewniej. No to spoko. A co się stało z 4000 twoim? Takie pytanie od Tomka. Z którym? Miał chyba za 3. Znaczy wymieniłem sprzęt na jeden, ten taki ultimate tak zwany, czyli ten ostateczny i praktycznie skupiam się tylko na tym modelu, więc przeszedłem przez wszystkie modele. I zatrzymałem się na tym ostatnim. Borsuk, jeszcze raz, jak mógł poprosić, żebyś przełączył na mnie? Już zobaczył? Się przełączyłeś, jak gadasz, to się przełączyło na ciebie. Jedziesz. Cokolwiek? Nie, nie ma. Coś było słychać. Nie ma. A możesz puścić sobie dźwięk normalnie i mikrofon będzie go zbierał? Być może, bo tutaj Don Kotlet to mówi, że na streamie słyszał dźwięk, może masz wyciszony jakoś albo coś. Jest, ale słaby. Ja mam to na maksa. Ja mam na maksa też. Czekaj, przełączę na ciebie, żeby tutaj chłopaki, bo chłopaki coś jak mrukną, to przechodzi. O, włączę na ciebie, dobra. I jest cool. Jest. Czyli działa, tak? Nie, no nie działa, nie ma. Nie, nie ma. Aha. Włącz u siebie dźwięk, niech kamerka zbiera dźwięk. Wiesz co, ona jest normalnie podłączona przez HDMI, przez takiego tam chińskiego grabera, co tam. Więc to nie ma jakichś tam... Ale ty masz wyciszony dźwięk u siebie w głośnikach też pewnie, nie? Po prostu puść przez jakieś urządzenie audio dźwięk, żeby kamera zbierała tak, jak twój głos zbiera. Źródło dźwięku w Zoomie niech zmieni. Wiesz co, ja z Don Kotletem rozmawiałem akurat, to się powieliło. Źródło dźwięku jeszcze tutaj, Podróże Vlog napisał, że źródło dźwięku zmieni w Zoomie. Źródło dźwięku w Zoomie. No, co tam pal licho. Ty, Maciej, jakbyś chciał dołączyć z obrazem, tu nie ma w ogóle. To musisz zrobić wirtualną kamerę w OBS-ie. Jacek, dowcipny jesteś. Wybierasz źródło mikrofonu i głośniki. Czy mnie słychać? Słychać cię. A kto to mówi? Rajmund. Witamy, Rajmundzie, serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam. Jeśli chodzi o dźwięk, tam masz taką strzałeczkę przy mikrofonie. Musisz ją rozwinąć i na górze wybierasz źródło mikrofonu, na dole źródło głośnika. Następnie w ustawieniach dźwięku musisz sprawdzić, czy nie masz wyciszonego tego dźwięku. Druga sprawa, możesz mieć wyciszony mikrofon w Windowsie. To trzeba też sprawdzić. Okej, moment. Nie, to natomiast... w Windowsie mam włączone. Okej, a jakie masz źródło, jeśli chodzi o mikrofon? Bo możesz mieć mikrofon kilka. Mam do słuchawek, no nie? Kurde, czekaj, bo to się... wiesz co, ja ci przeczytam, jakie mam źródła mikrofonu. Mam ze słuchawek, USB Digital Audio i ze słuchawek, tak jak w systemie. Czyli jesteśmy blisko, panowie, okay. Blisko sukcesu, więc nie jest źle. Jak tu siadłem o 18:00, to nie było nic. A teraz obraz jest, chłopki się pokazują, gadają ze sobą, jest dobrze. No, mi też się to podoba. Natomiast jeśli byście chcieli udostępniać kilka ekranów, no tutaj Zoom niestety takiej możliwości nie daje opcji. Natomiast Borsuk może co innego zrobić. Jeśli macie OBS-a zainstalowanego, to na kamerę puszczacie obraz z danej aplikacji, tak? Następnie Borsuk ustawia tylko te kamery, które są włączone i daje je obok siebie. Nie, żeby była kamera ta, która jest udostępniana albo ta, która mówi. Po prostu wszystkie kamery są na widoku i tylko są te włączone, które mają widok. Czyli powiedzmy graczy, oni mają włączone powiedzmy kamery, którymi są OBS-y jako aplikacje i w ten sposób możemy widzieć 3 osoby grające naraz. A przez Discord nie byłoby łatwiej, właśnie tak jak pisał tutaj Kurt? Ja Discorda, nie wiem, no można też stamtąd spróbować, jeśli jest jakieś udostępnienie. Też można udostępnić aplikację przez Zooma, więc... Znaczy kwestia jest taka, że jeśli jedna osoba udostępni ekran, to reszta jest jak z boku, jak kamery, tak? Nie może być tak, że jeden ekran udostępniony jest na pełnym ekranie. Dobra, ja patrzę, ile ten Discord Nitro kosztuje, gdzie to w ogóle się kupuje. Przełączamy się na Gino. O, jest dźwięk. Ale taki nie wszystko. Sklep. Kurwa, jakieś kaptury. Jakieś gry mi chcą kupić. Anime. Ale to Discord Nitro. Gdzie to jest? Tu jest Nitro. $49,7 na miesiąc, a Basic $13,99 na miesiąc. Ten Basic wystarczy do tego, do robienia transmisji na Discordzie? Tak, już widzę, ale czy Basic wystarczy, czy trzeba wykupić tego za 5 dych? Basic wystarczy, tak? Coś tam gada u ciebie, Gino. No to jak za 13 za miesiąc, to mogę wykupić tutaj, przy tą subskrypcję sobie w Zoomie wywalę później. No dobra, ja wezmę to Basic, zobaczymy. Game Pass mam w Xboxie. Co Oskar mówi, że nie? Mam Game Pass w Xboxie. A na PC czy nie mam Game Passa? To chyba nie działa wtedy, nie? Dźwięk z pokoju łapie mikrofon, a że filtry tłumiące są na mikrofonie, to dźwięki z gry słabo słychać. O! Słychać tego pilota. Pilota słychać, no. Linka na Zooma? Dobra. Kurwa, gdzie to teraz było? Jest. No dobra, kupię to Nitro Basic, to jest 13 zł, to nie ma tragedii, panowie. Kupuję i zobaczymy jakby co miesiąc. 13,99. Witam sędziego Dreda. $19,99 PLN Polski. Dobra. Nitro Activated. Masz Nitro Basic. Cudnie. No dobra. Obecny plan, no okej. Tak, dzisiaj jest taki odcinek testowy bardziej, tutaj raczej nie będzie, no chyba że później pogramy na mini PC, to będą jakieś normalne gry, ale chcieliśmy zobaczyć, czy damy radę przez Zooma na przykład robić takie pojedynki online, wiesz, z paru graczy. Okej. W Discordzie wykupiliśmy plan Nitro. I teraz co ja mam tutaj wam zrobić, żebyście na przykład spróbowali, żebyśmy spróbowali na Discorda przejść. Ja spróbuję może na tego Discorda tam przejść do nich. Czy mam wam utworzyć jakiś pokój wirtualny, czy o co, jak to, o co tu chodzi? Nie, no dzięki, wiadomo. No, dzięki. Tyle, ile się dało, tyle spróbowaliśmy. No. Dziwne no. Jest, tak jak mówisz, ale czemu? Dobra, ja też teraz z OBS, ale chcę. Słychać tylko pilota, a nie słychać silnika. No to czekajcie, może jakiś kanał byśmy zrobili pokój pod to. Tylko tu muszę do Jarlaxa napisać, żeby nam stworzyć... Nie słychać silnika, bo to jest pewnie elektryk. O, teraz przykładowo dwie osoby grają. Teraz jak każdy z was na górze ma taką ikonkę wyświetlanie. Salmax tutaj coś gra. Tak, bo ja przez OBS-a już lecę, chłopaki. Jeśli Biax wyłączy kamerę i Krzysztof, jeśli prosiłbym, abyście włączyli swoje kamery. Znaczy wyłączyli? Włączyli czy wyłączyli? Wyłączyli kamerę. Po prostu kliknęli na ikonę kamery, powinien się taka czerwona kreseczka zrobić. Nic nie odłączacie systemu. W Zoomie wyłączcie kamerę po prostu. Dolny lewy róg. Lewy dolny róg, tak. I teraz tak, jak macie na prawy górny róg taką ikonkę z kafelkami. Klikacie galerię, a następnie ukryj, pokaż użytkowników, znaczy nie pokazuj użytkowników bez wideo i ukryj swoje wideo, jeśli oczywiście ktoś ma tam włączone. I wtedy będziecie mieli tylko dwa ekrany widoczne na monitorze. Z tym, że ja to robię z telefonu jak coś. Czekajcie, okay. Już coś. No, wy tutaj się bawcie. No to tu zła wiadomość, no w telefonie to jest troszeczkę okrojone, jeśli chodzi o Zoom. Tu jeszcze taka uwaga do Borsuka. Zoom ma bardzo dużo opcji, jak zakładasz jakiś pokój do spotkań i warto tam wejść w zaawansowane i wszystkie te ptaszki do zaznaczania, zobaczyć, przeczytać, co do czego służy. Ja akurat w pracy nie mam takiej sytuacji, że muszą trzy osoby naraz coś pokazywać, więc... Nigdy tam w tych opcjach nie zmieniałem, natomiast przykładowo u mnie jest coś takiego, że są tłumaczenia, tak, w językach i musi iść kilka języków na raz i osoby sobie przełączają wtedy kanał, jakiego języka słuchają. Przykładowo ktoś chce niemiecki, ktoś chce angielski, ktoś woli polski, ktoś niemiecki przykładowo, tak. Więc pewnie tutaj też można coś tam w opcjach więcej poustawiać i pozmieniać, tylko mówię, w Zoomie jest bardzo dużo opcji. Jak zakładasz taki pokój, to większość tych opcji jest wyłączona domyślnie. Jest takie po prostu standardowe okienko, więc możliwe, że w tej wersji się uruchomiło to spotkanie. Natomiast teraz jak widzicie, no to są widoczne dwa udostępnione przez OBS-a ekrany z grami, tak? Jeśli oczywiście... ustawiliście tak, jak wam mówię. No tak, bo włącza i włącza kamerę. Ale tak jest lepiej. To Rajmund, masz rację, tu jest fajnie teraz. Jeszcze by się przydał ten Adaś, żeby tu się włączył z kamerą. Już tak, by było tak, nie mogę, bo mi OBS blokuje kamerę. Jak robię transmisję, to nie mogę włączać kamery. Chyba, żebyś miał drugą. No mam trzy, ale wszystkie trzy lecą przez OBS-a teraz. Czekajcie, na chwilę zrobimy, wejdziemy teraz z podmiankę, tutaj zrobię. Tu jesteśmy teraz na Discordzie. Ale nie chcę na full screen, tylko tak. O. Na Discorda. No, teraz widzicie Discord. Dobra. Mikrofon, kamera, Gino na żywo, ok, opcje, głośność streamu, No Gino, pojedź no coś tym samochodem. On mnie słyszy w ogóle? Słyszysz mnie, chłopie? Tak, tak, tak. Dobra, tylko... A wy słyszycie dźwięk Gino? Tam ci, co obserwują tego streama w tym czasie, Ronnie Wertz. Kto tu obserwuje tego streama od Gino? Ja nie słyszę. Słyszę swoje tylko i ciebie. No. I jak gadacie, to też. No nie ma. Nic nie słychać. Teraz jesteśmy na disco. Tutaj mam Zooma na jednym oknie, Disco na drugim, OBS-a na trzecim, studio na czwartym. W tej chwili włączę na OBS-ie przechwytywanie dźwięku, bo nie wiem, czy to coś da od razu. Poszło. Ale czekaj, czy w ogóle, bo to, że ja nie słyszę, ale czy chłopaki, którzy siedzą na Discordzie, słyszą ten dźwięk z tego streama? Czy wy tam słyszycie? Ja zobaczę, może przez telefon wejdę. Bo że u nas nie słychać, to ja wiem, ale... Jeśli chodzi o dźwięk, to tutaj dźwiękiem steruje aplikacja Zoom, więc jeśli chcemy... Jest, tu leci dźwiękiem u niego, dobra. Mojego Colina słyszę z dźwiękiem teraz, przez Discorda, tak? Przez telefon słyszę z dźwiękiem. No teraz muszę ustawić, okay, żeby... Ja słyszę tylko rozmowę, dobra, i swój dźwięk. Ale tutaj zaś uciekłeś teraz nam. Gino, jest tutaj. Ja uciekłem. O, jest teraz, pojawił się. Nie no, bo ja tutaj przestałem po prostu wideo na Zoomie pokazywać. Dobra, to czemu ja tu nie mam? Wyłącz mikrofon, udostępnij swój ekran, to nie. Włącz kamerę, nie. Gino. Czemu ja tu zaś nie mam dźwięku? Musiałbym może przechwytywanie... A czekajcie, jeszcze jakby... Aha, bo czekajcie, bo tu mam okno. Nie no, ekran monitora jest dobrze. To ja bym tu i powinien być już, albo może czekajcie, bo może zaś tutaj na innej to jest, na innej dźwiękowej tej u mnie. Tu. No jeździ tam coś, chłopie. Zoom nie chce, tylko żeby mi OBS to przechwycił. Mi nie przechwytuje wcale. Słychać jak strzela z ręki. Kto to teraz mówi tam na Discordzie? Halo? Pogadajcie coś na Discordzie, chłopaki. No ja mogę pogadać. Nie widzę problemu. Na Discordzie jesteś, gadasz teraz? Tak, jestem na Discordzie też. No i czemu słyszę ciebie, a nie słyszę znowu odgłosów dźwiękowych? Nie mam pojęcia, Borsuku. Ja jestem na Zoomie i też was słyszę. No bo mamy wszystko odpalone. No. Ja obecnie mam odpalone zarówno Zooma, jak i właśnie Discorda. To może przez Zooma. Może Zooma musimy zamknąć, chłopaki, żeby to przechwytywało. Bo przechwytuje dźwięk z Zooma, a my oglądamy Discorda. Poczekajcie. To na razie Zooma sobie opuścimy. Przepraszam was bardzo. A spróbujemy tego Discorda, bo może teraz tak. Dźwięk leci nam przez Zooma, a obraz przez Discorda. No i niech ktoś teraz coś powie na disco. Dupa. Tam chłopaki coś mówią, ale dupa jest. Dźwięk na full. O, czekajcie, może tu. Zoom recording, urządzenie nagrywania. Jedziesz, gościu. Czekaj. Słyszę cię w monitorach moich. Ale to jest jeszcze nie to, co chcę. No, teraz chyba co, leci przez... Ty chyba lecisz przez mój mikrofon teraz. Czy przez... Kurde, już nie wiem właśnie. Ale czemu nie leci przez tu? Może poczekajcie jeszcze... Nie, no ja nie mam bajek, w sensie... Monitorowanie... i przekazywanie na wyjście. Wszystko leci? Tu jest cisza. Czekajcie. To leci mój monitor teraz. Tu już jesteśmy bliżej. Ale czemu? Łapanie do źródeł dźwięku, bez łapania dźwięku z Discorda. No dobra, tutaj damy tak. Ekran jest dobry. Mówisz? Włączyć i wyłączyć? Zobaczymy. Wiem, ale tak jak leciało mi do głośnika, jak puszczę YouTube'a na przykład, to on mi przechwytywał to, co... Jeszcze sobie sprawdzę, tylko jeszcze muszę... Przechwytywał mi, wczoraj pokazywaliśmy przecież tego Prince of Persia i to mi przechwytywał. Jeszcze jest taki problem O, odpalam YouTube'a i mi przechwytuje dźwięk. Już przez chwilę tylko. O. Ale to jest dźwięk z YouTube'a. A Discord jak sam jest, to nie leci. No właśnie, no to teraz co do Discorda trzeba przechwycić jeszcze osobno dźwięk. Proszę? Teraz mieliście dźwięk z... Daj obejrzyj stream. No nie no, Discord jest osobną aplikacją. A YouTube przez Chroma leci. Gino, obejrzyj stream. Dobra, czekajcie. Przechwytywanie wejścia dźwięku. Mikrofon line into nie. No co tam, Krzysiu, połączyłeś? To jest muzyka. Aplikacja przechwytywania dźwięku beta, jeszcze coś takiego jest. O, czekajcie, to jest osobno całkowicie. Aplikacja, no ale dobra, teraz trzeba wejść tam na... Okej. Dźwięk jest, ale obraz nie. O, ja to pokazał ci obraz. I dźwięk też jest, tak? A. Czekaj. Jest, dobra. Dobra, panowie, chyba się udało. Ja się wyciszę, dzięki. Jest coś takiego, jak nie widziałem tego, to się pojawiło chyba niedawno. Aplikacja przechwytywania dźwięku. Ja zmienię to nazwę, bo jest Discord, to jakaś beta, widzisz? Macie teraz... No zacznij coś grać, chłopie. Zalecie. To muszę przełamać mojego streama. Dźwięk, albo Discord. O tak mam gramy. Discord SFX. Tylko tak jak mówię, jak Borsuk uruchomił opcję Nitro i wejdziemy do jego pokoju, to wtedy wszyscy też mamy tą opcję aktywną. Tylko musiałbym wam pokój jakiś zrobić do transmisji, tak? Tak, znaczy nie, jest już. Wchodząc do jego pokoju... Ja pokojów nie mogę robić, to musi mieć relaksy zrobić, tak? Osoba, która założyła pokój i ma opcję Nitro, to ty wszyscy mają opcję Nitro w tym pokoju. Dobra, jest elegancko. Nie przełączę się. Chyba Discord będzie lepszy. No dużo lepszy. No to jest weź na mnie na przykład, tam muza leci w Quake'u. No. A da się tak zrobić, żebyśmy to wywalili ten bok? Który bok? To tutaj. Żeby nie było tej belki. No pewnie wydałoby się jakoś. Tutaj jest otworzone w nowym oknie. O. Tu byśmy tak. No to wywal tamto, zamknij tamto. Pokaż mi, jak to zrobiłeś jeszcze, żebym sobie zapamiętał. Tu masz otwórz w nowym oknie. Teraz masz powrót do aplikacji, ale no. Masz w nowym oknie. No i daj to tak ustaw, żeby było dobrze. Gitara. I się możemy... I kto to jeszcze streamuje? To jednak będziemy chyba Discorda, panowie, używać do tego. O, Ronnie, no to przeskakujemy. Jest Ronnie. Teraz Gino. No jedziesz do tego, zaraz pojedziesz tak na 100%. No, to Discord jest lepszy, tylko dobra, ja piszę dla relaksa, żebyśmy... Elegancko jest. Nawet siatkę da zmieniać na pewno na Discordzie, że możesz mieć kilka streamów obok siebie. Mówisz? No, to było jakoś łatwo. A nie, chyba tylko tak. Może zobaczcie w tym nitro, nie? Dobra, napiszemy. Ale to jest chyba wystarczające. O, tu ktoś... Lotusa. Patrz, jak klikniesz sobie na ten pełny ekran, to ci się... No, robi ci się siatka, nie? I możesz przeskoczyć. No, czasem sobie piknę, mam zainstalowane Quake 3 Arena. Ale nie jestem dobry tak samo. Dobra panowie, jesteśmy do przodu. Jesteśmy do przodu, już słychać dźwięk z gier. I tu już mamy i Salmaxa, i Macieja, to chyba Zooma podziękuję. W miesiącu to będzie co miesiąc odnawiał, czy będę... W Zoomie? No, czy będzie się pytał. Będzie raczej odnawiał. To będzie wejść w Google i subskrypcję, tak? Dobra. Ja polecam, nie wiem czy to w bankach weszło, a ja na rewolcie mam coś takiego jak wirtualna karta płatnicza. I że możesz zapłacić nią tylko raz. I nawet jakbym zapomniał o jakiejś subskrypcji, to ją możesz płacić tylko raz i mi nie podejrzy środków. To Discord będzie lepszy tutaj. To jest live testowy. Teraz gra Gino. Chcemy zrobić takie transmisje z pojedynków w gry różne. I tutaj na przykład będziemy ustalać jakąś jedną grę lub chłopaki w tej lidze swojej będą grać tą grę i będziemy pokazywać pojedynki między tutaj zawodnikami na żywo. My będziemy teraz grać na YouTube, a oni będą grali u siebie w domu. O to tutaj chodzi. Bo w tym momencie tu mamy paru, ale tutaj na przykład Salmax coś transmituje? Jeszcze nic. Jak tu robiłeś ten ekran? Który? Ta siatka? No to daje pełne. No, o. Aha, i kto tu jeszcze transmituje? Obejrzyj stream, tu ktoś co w coś gra. Proszę Pang. Gdzie tam chyba jest? Tu. Ktoś jeszcze gra? Tu ktoś gra, ktoś. A to ty jesteś. A tu Lotus Trilogy Maciej za chyba jedzie. Poczekaj, daj na chwilę. Co to jest za opcja jeszcze? No. Co to jest? Muszę oglądać wiele streamów. O, właśnie. Jest, tu jest. Aha, i może sobie 3 puścić od razu. A nie, to wtedy będzie dźwięk w ogóle. Ale to możesz powyciszać. Ale wtedy lecą wszystkie, nie? A, rozumiem. Potem odciszać. Cześć, też fajna opcja, nie? Jak będziemy normalnie grali, to zostawiasz tam 4 ekrany i w sumie nie ma tu dwustronnych rozwiązań. Tak, są tu jakieś opcje. No dziękuję. A czy mogą na chwilę wyjść... zrobić focha jak chcesz. No, mów. Czy mogą wyjść ludzie, którzy nie streamują teraz? Nic. Zobaczymy jak to wygląda, jak są 4 osoby, jak duże są ekrany tego streamowania. Ale co, czekaj, można pokazać to, gdzie pokazać tych... Oj, patrz, jak Krzysia streamuje kamerę, to od razu się możesz też do niej przyłączyć chyba. No, to jest super. Kurwa, jak porążę, kurwa. Okej, Lord. Musiałem Discorda przeładować, bo zainstalowano OBS, bo nie widział tej kamery. No, w końcu was słyszę na Discordzie. No jest dobrze, jest już postęp, panowie. Jesteśmy do przodu. No jest dobrze, jest już postęp, panowie. Nie, bo szczerze to nie słyszałem was na Discordzie i nie wiedziałem, co się dzieje. Cave Lord Salmax. To chyba robił longplaya, jak z tobą był Cave Lorda. Zaraz wam zrobię. Tylko jak dajecie na Discordzie przechwytywanie, dajcie aplikacji, bo wtedy macie pewność, że będzie dźwięk. Bo jak dacie ekranu, to nie zawsze jest dźwięk. Tak, w OBS-ie przechwyćcie tylko aplikację, dokładnie. Tak, w OBS-ie przechwyćcie tylko aplikację. Roni tu szaleje. Ale to nitro było do czegoś potrzebne? W takim razie nie. No bo nitro daje 1080p, ale chyba temu co nadaje tylko. A nie, myślałem, że jak ty kupisz, to wiesz, ty będziesz mógł. To jest chyba na... A nie kupiłeś jeszcze? Kupiłem, znaczy na środku tam jest pieniądz, nie? No ale niech ci da tego admina, bo wiesz. No ale niech ci da tego admina. No dobra, to teraz tak, żeby tu chłopaki zobaczyli jakiś fajny przejazd, to najpierw Gino, ty się przygotuj, jedziesz od nowa i pokazujesz klasę. Gdzie tu mamy ciebie? Tu. Pokazujesz klasę. Musisz go zaciszyć. Dobra, zaciszyć. Gdzie on jest? Czekaj, weź restart. Gdzie tu? Czekaj, zniknął, weź psiaczkę. Tu, no. Dobra, jedziesz. Teraz startuj. Kibicujemy, panowie, będzie super przejazd. Gino jedzie w Colin McRae. A Gino, jakbyś chciał coś pogadać z nami, to będziecie słychać? Tak, czyli tak jak było wcześniej, że nieaktywne, ale klikasz to automatycznie do ciszy. No jak klikam, to dobrze jest teraz. Tak jest tak. Do pierwszego tego live'a to przyjdzie. Także to się wyciszy, nie? Automatycznie. To nie wiem jak to... No dobrze, tak jest dobrze. Przełączam, to się wycisza. Salmax, ty jedziesz kamerą z OBS-a? Chyba tak. No to nie, no to wszyscy udostępniajcie tutaj na Discordzie bez OBS-a. Bo że Salmax tutaj ma ten i też nie ma dźwięku teraz. Fajne jest to, że będzie można robić normalne rozgrywki. Gino, czy w ogóle cię słychać? Pogadaj coś trochę, ale słychać cię? Żeby ciebie jeszcze przez mikrofon było słychać. Dzisiaj muszę mnie... Ty chyba ty też masz nic, muszę streama wypasować tutaj. A ty widzisz? Czekaj, jak go tu wyciszę, jak będzie mówił... No powiedz coś! Teraz, halo, raz, dwa. Chyba to jest niezależne od mikrofonu. Nie, to chyba jest... Tu będzie miał dźwięk ze streamu, głośność streamu, a tu możesz go podgłosić mikrofon. Tylko nie wiem czemu na przykład Borsuka... Słyszę tylko na YouTubie. No bo dobrze, bo jakby się, bo jak ja bym się słyszał w Discordzie, to by mi się dublowało. To ja bym się dublował wtedy. Ja muszę być słyszalny tylko przez YouTube'a. Każdego streama możesz osobno zrobić, to jest niezależne od każdego streama. Jak ktoś będzie miał różnicę dźwięku, gry dłużej, no to... No i teraz Gino coś pogadaj. On cię nie słyszy. To mamy wyciszony mikrofon. Musimy mu informować go jeszcze. No ja nie mogę włączyć nowego mikrofonu, bo wtedy będzie się dublował, nie? No tak. Ja nie mogę być w ogóle lepiej. Dobra, ogarnijmy to jeszcze raz. Przecież można ogarniać, to inaczej się tego nie da rozwiązać. I lepiej, i praktycznie. Trzeba Salmaxowi powiedzieć, żeby... Przeszedł na normalne streamowanie, tak? Tak. Nikt nie streamuje z OBS-a, bo... Jak streamujecie kamerą, to inaczej się trochę rozkłada i trzeba wirtualne tam miksery robić. Ja pierdolę, to jest straszne udanie. A pasku, jak skuter pojechał. Nie ma takiego... No Maćko. Jedzie jeszcze raz. Dobra, kibicujemy teraz, palimy. Czekajcie, a jak... Raz, dwa, czekajcie. Jak zwiększyłem głośność streama... Dobrze jest, ja cię wyrównałem, dźwięk zrobiłem ciszej, ciebie słychać głośniej, tylko ty mnie nie słyszysz na Discordzie, bo to bym się dublował. Ja będę musiał tylko przez YouTube być słyszalny dla was. No dobra, to ja sobie podgłosiłem YouTube'a, bo w sumie nie wiedziałem, co się dzieje. No niestety ten skrót tam, co go było widać, co dwa razy nie wyszedł, no nie zawsze działa, więc... Jeszcze mogę mikrofon nasz przyciszyć, żeby nie zbierał. No nie, no muszę spytać, co mówią, to musimy na słuchawkach siedzieć, nie? Dobrze jest teraz, chłopaki? Teraz będzie dobrze, jakbyśmy jakiś na przykład turniej w grę zrobili? To głośno mają Discorda. Ale kurde jest, inaczej nie będzie, no panowie, nie da się. Być na końcu Zooma po prostu, jak tu nie ma. Czy da się dwa ekrany side to side? DJ Marian pyta. Kurde, wydaje mi się, że jakoś dało. Wycisz Grazina jeszcze troszkę, to dobra, wycisz. No to cyk. Było za mało, za cicho. No, podłój go przejechałem. O! A tu jeszcze masz Discorda przyciszone, no dobra. Tutaj tam na full, a tutaj, żebyśmy tam nie mieszali. No to czekaj, to tu się przyciszało, to chłopakom wywalił przy... No, daj na full tam, bo tu 15 słowaków do dźwięku teraz jest. Uwaga. Teraz tu przycisz, to... Teraz trzeba będzie patrzeć, bo teraz będziemy głośniejsi mówieni, nie? Nie wiem, to taka głośność streama będzie okno na wtedy. Trzeba zobaczyć. I tu podgłoś trochę na tym naszym głównym. Tam go trzeba przyciszyć bardziej. A teraz u nas jest głośno, to byśmy musieli przyciszyć. No to może było dobrze, tak może wróć do tego co było i tak pieprzyć. Mocno. Tu. No patrz, automatycznie przyciszyło do tego ten. No to tutaj nam podnieść troszkę i będzie dobrze. O. Jeszcze trochę. Dobra. Szybko na okno. No tak, da się no, ale to... Musieliby powychodzić ludzie, co nie streamują. Tak, to jakby było tylko 4 streamujących na przykład. Tak, to jakby było tylko 4 streamujących. Tak, da się tym zarządzić. O, bez wideo uczestników wyłączyć. O. I jest Krzysiu. Krzysiu! Jestem. A, tak sobie siedzę. No i elegancko. Dobra, dawaj na Colina. Tam chłopak idzie na rekord. Czyli tu, pokażę uczestników bez wideo. Ja tam muszę, wiesz, się wdrożyć w to. Bo jedna rzecz jeszcze mnie zastanawia. No. Bo... Tu mnie nie pokazuje, a ja przecież streamuję teraz. Przecież ja mam streama. Ale może cię wyłączyłem, zobacz jakoś tam. A może trzeba czekać. Włączyć trzeba streama no. I teraz. Tak. O, tak, dobra. Rozumiemy, no to... Dobra. Ale go lubię, to mogę mu mówić Baranek z Robniale, bo lubię chłopa. Czekajcie, sorry. Krzysztof to jest tak bardzo oficjalnie, bo go nie znał. Pierwszy raz widział. Zobaczymy dwie osoby. A, tak robi na dwie. Jak zrobiłeś o dwie? No, powłączałem tutaj kamery. No to na dwie będzie dobra, jak będziemy dwóch dobrych gości w jedną grę pojedynkować, no. To będzie dobrze. No. Włączyć i... Czyli to wszystko w prawej stronie zarządzasz, tak? Tak, no wszystko to mówię. Nic nie będziesz. Na szczęście to jest kanał Retro Borsuk i Montek, a nie Profesor Bramczyk, ani Miodek, więc trochę więcej luzu. Dobra, to się Discord się sprawdzi do streamowania pojedynków między graczami. Musiałbym na Zooma wejść i chyba tam nie wejść. Jest sztos. I strumień wideo jest potrzebna jakości. Tam ktoś Aladyna leci. Pokaż tego Aladyna. To masz. A, ktoś też OBS-em jedzie. OBS-em? Tak, bo jest wyłącz wideo, czyli z kamerą. Widzisz, jak jest stream, to jest głośność streamu. Tu nie ma. To jest kamera. OBS. Trzeba im powiedzieć, że nie ma OBS-a używania. A może by im tam na czacie napisać? Tak, tylko że to mało kto to czyta. Ja używam OBS-a. Ty nie, ty używasz Discorda. Ale tu chłopaki jadą... Don Kotlet jedzie na tym. Don Kotlet jedzie na OBS-ie teraz. I Salmax też. Salmax i Don Kotlet, przełączcie się na Discordowe transmisje. Na Discordzie oglądasz, wiesz? Ale... Colin McRae to jest. To mój obraz idzie... Colin McRae na PlayStation 1. Ale... To jest Colin 2 chyba, nie? To mi się wydaje, że tak... No dobra, jestem. I teraz... Żeby mi tego nie pobierał co miesiąc. Szczelam, że w awatar. Po prawej górny róg. Ustawienia. Profil może. Pokażę mu subskrypcję czy coś. Patrz, jak zrobię tak, żeby się jak najdłużej i się zniechęcił. Edutuj. Usuń metodę płatności, no daj to odczytuj. Cóż za możliwe. A może anuluj wezmę i już, nie będę korzystał. Aha, anuluję, myślałem, że wyjdź z okna, dobra. Bo czy będę używał tego? Wywal to co? Coś co zakupisz. No. Bo dalej masz to na miesiąc, wiesz, tylko się nie odnowi po prostu. Nie wybieraj nic, no. Dobra, anulowałem subskrypcję Zooma, żeby mnie co miesiąc nie zabierał, bo to kurde nie było zbyt tanie, ale dobra. Okej, dobra, można tu wyjść. Zdjęć się kartę. Nie elegancko. Rozmawiałem z gościami, to 5G, mimo że tu na przykład mamy w Katowicach, to on jeszcze nie jest na pełnym paśmie, że tam nie ma jakichś porywających prędkości. Ale mówi, że w Krakowie już jest pełne pasmo, tam jest 600 megabitów. Uploady. Dolna ładowarka, to jest chyba czysto. Czyli dam radę z live'em z Krakowa. A jak tam ten nie wiesz, bo się nie przyszło, czy tam gimbal. No, ale mam nowszego gimbala od koleżanki pożyczę, w razie czego. On to da radę. Testowałem dzisiaj na... Przypiłem inne akcesoria i utrzymał mniej więcej tak samo wami. O, disco teraz włączył ten Don Kotlet. Zobaczymy, czy nie kłamie nas. Co jest ten Don Kotlet tutaj? No teraz dobrze ma. Słychać grę? Ale dałeś chyba ekranu. Musisz aplikacji dać konkretnej. Ale dałeś chyba ekranu. Chyba nie ma... Tak, słyszałem pulpit, ale gry nie słyszałem. A tu na dole kto tam jedzie? Jakiegoś tego... Salmax, tylko Salmax jest cały czas na OBS-ie. Na OBS-ie, to muszę mu napiszę mu SMS-a. Jak udostępniacie ten, żeby był dźwięk, to musi być w danej aplikacji, nie ekranu. O, Ronnie powiedział mi. Salmaxowi napiszemy S-kę. Słychać audio, tak, no bo Don Kotlet, to już się zmieniamy. Na kogo włazimy? Na Gino właśnie, bo chyba że Ronnie Wertz coś tam gra ciekawego. Gino tutaj, on niedługo będzie spadał na siłownię, to... Coś się szykuje. Dobra, Ronnie, to zacznie grać. To przejdziemy, na Gino. Chyba już dziś nie piję, bo widzę 10 ekranów retro. Może trochę tu zmienić, bo... O, jeszcze raz. I teraz, panowie... Profesjonalny przejazd. Proszę, skróty obczajone. Ale uważam, że chyba na PC lepsza wersja była. No na PC była najlepsza. No, tak, tam ja grałem na PC. Przynajmniej o dwójce mówię, nie wiem jak późniejsze, bo pewnie tam na PS2 to już dogoniły, nie? To jest standard PC-towy. Ale dwójka wyszła, no nie wyszła na PS2. No nie wyszła właśnie. Nie? To w ogóle jedyna konsola, która dostała tego Colina. Dwójka, nie? PlayStation. Nic się nie załapało, ani Dreamcast, ani nic takiego. Coś mógł ludziom wytłumaczyć, że nie ekran, monitor, tylko aplikacje i na przykład jak mają, to będą mieli grę. Tak wybieram grę i go Jeszcze raz. Aplikacje. Aplikacje mają i wybrać grę, czy na przykład emulator. To, że Salmax chyba nas nie ogląda. Salmax! Salmax, przez aplikację masz jechać! Witam wszystkich, siemano. Siemandero. Kto tam dołączył? Siema. Siemandero, chłopaki, słychać was. Testuję to Discorda, Samsungu nowym. Elegancko. Cieszymy się bardzo. Salbax tam ciśnie i nie słyszy nic. Tylko widzę stream. Przez przeglądarkę nie działa ten dźwięk, Don Kotlet mówi. No to przez aplikację trzeba, Discord. Tak, no. Przez apkę. Kto tu transmituje jeszcze? Ale nie gra. Nie gra. Salmax gra, ale mamy podglądu, no zobacz. Kiedy jest screen. Ale chyba nie gra. No. Nie gra. Ty stoisz? No. Echo jest trochę, bo tu my musimy słyszeć. To może być delikatne, ale to się nic z tym nie da zrobić. No możemy siebie przyciszyć, a to chłopaka podgłosić jeszcze możemy. No. O. O. I teraz nie powinno być echa. Tak to byśmy musieli w słuchawkach siedzieć, nie? Żeby to słyszeć. A raczej nie będziemy tego uskuteczniać. Gino! Weź tam teraz, pociśnij jakiegoś... No. Po tym wyścigu, jedź. Jedź, po tym wyścigu jakiegoś pinbola czy coś. Pinball chyba nudny, ja zresztą jestem słaby. To retrofilon by się przydał. O, dokładnie. No. Teraz jest dobrze, tak. Jeszcze tak jak mówisz. Albo tutaj nie ma tytułu gry, ale nic. Czy można zrobić scenę? No i scenę mogę wykonać. Tekst Discord można dodać. Co się dzieje, to ja nie wiem. Aby mam tekst. Daj z 90. O jasna morda. Zakręcia. To już wam przyciszę. Nas podgłoszę. Musimy dublować to. To lepiej jak jest gra za głośno, to chyba głośnością streama manipulować. Wtedy i tobie się przyciszy i... Mano dziewczyny, są tam jakieś laseczki na chacie? A będą słuchki? Ja cię nie mogę oprzeć. Nie chcę cię zmienić. Wstrzymano stream. No to przeskoczę. Kto będzie na zlocie za tydzień w Krakowie z czatu? Ja będę. Skąd jesteś? Z Radomia. Oto kawałek będziesz miał. Ja będę. To kawałek. Ja mam bliżej. Ja 30 km tylko mam. No linii prostej. 30 mam do Karakusy. Ja mam bliżej. Ja 30 km tylko mam. No linii prostej. Do 30 mam do Karakusy. Rozszerzył tą siatkę, tu, to jest zakres, gdzie ma się środkować, a nie, bo to powiem się do większe. Aha, to nie. Kurde, co tam nagrywasz na tą PS2? Ty nie kupujesz na jakichś nowych gier? Kurde, co tam nagrywasz na tą PS2? Ty nie kupujesz na jakichś nowych gier? Dobra, dziękuję ci za pomoc tradycyjnie. Paczkę ci chcesz? Nie. Ja to mogę. No dobra. Może zastrymuję dla was. O, dawaj tego, Quake'a na rynku. Ale słabe jest. No to co chcesz, możesz dawać. Co tam zobaczymy, co tam mamy na petycję. Dobra, na razie. Na razie, trzymaj się. 10 jedziemy, no. Na 10 na dole. No. Zimno się wygodnie. Panowie. No i znaczy lebanek nawet na czaska, ale piłka druga, 1170. Panie, tyle to robię jak śpię. Robię to, że sam jeszcze piękne. Zaraz zobaczymy. Wychodziła myszkę tu. Tak, u ciebie widać z dźwiękiem, widać. Ale nic ciekawego tam nie ma. Ja to w pinballa to nawet top 3 chyba nie jestem, więc ja słabo. No i elegancko. I mamy narzędzie, panowie, do transmitowania pojedynków w jakieś gry, czy do... Borsuk, będziesz jakieś panienki brał na zlot, fajne, sosnowca, dziuchy. Czy dziewuchy będę brał na zlot jakieś? Sosnowca? No nie mam tyle miejsca, gościu! A co to za kable tam przesuwa? No, no i teraz będziemy robić pojedynek jakiś, kto zrobi więcej w ciągu jednego wieczora jakimś... No, tą ligę będziemy Retro na Gazie transmitować, jak oczywiście chłopaki będą chcieli. Lub też zrobimy sobie własne pojedynki, dołożymy im tam jakieś zawody, jakieś gry i na żywo będziemy mogli właśnie patrzeć, jak pobijają rekordy, a jednocześnie notować to gdzieś. Konkursy, jest narzędzie fajne. Bańka wpadła. Wiesz co, no kurczę, powiem ci, że... No, ja się wolałbym na turnieje, bo to jednak większe emocje są. Mi się podoba to, w jaką stronę idzie kanał Retro Boczek i Montek. No i mamy po prostu jakiś cel, bo takie różne granie to... No, i subskrypcja, byłoby ciekawe. Spokojna twoja rozcofrana. Już jest. Wszystko załatwione. Byłoby ciekawe. Poczekajcie, no jest wyciszony. Kto tam tak działa? Gada? Krzysiu działa? Gada tak? Który tak tam gada? Co pije? Kawę pije. Kawka. Gra za głośno, że to jest dobrze. Dobrze, Don Kotlet, nie ma sprawy. Luźno, dzięki, że potestowaliśmy. to jest tak zwany impas. Da się udostępnić z okna Altiry? Na pewno się da. Sapek, na pewno się da z okna Altiry udostępnić na Discordzie. Niech ktoś powie, kto udostępniał, no ale tak mi się wydaje, no. Co mieli nauczyciele na początku nauczania zdalnego, tak. Kurt już tam zasiadł do czegoś? Ronnie Wertz, Gino, Kurt jeszcze chyba nie zasiadł, zobaczmy. Nie. Nawet nie będę musiał mieć tego nitro wykopywanego, no bo to taka jakość nam wystarczy, nie? Bo to i tak ci, co transmitują, ustalają jakość, nie ja. Ile tam jest pieniędzy? 4 miliony, no. Lepiej. Ale rewelacji nie ma. Nie, słabo. Wiecie, może być tak, że będę raz na miesiąc ogłaszał jakiś turniej też w jakąś grę i wtedy będziecie się szykować. Tylko musicie Discord i transmituj przez aplikację, więc musicie aplikację Discordową zainstalować, a nie w przeglądarce. Witam Marka. I wtedy jak najbardziej to się sprawdzi. I tu może być nawet dużo tych użytkowników z tego co widzę. No. Pewnie się będą zmniejszać te okienka, jak będzie ich coraz więcej. $99 to ma. No, tylu tu nie będziemy mieć dla relaksu, ale... I każdy będzie mógł ten pokój założyć, rozumiem, taki na przykład, że ja tutaj sobie będę live'a zaczynał, a ktoś w tym czasie już założy pokój do tych rozgrywek, tak? Tak to będzie? Jacek? No ja nie muszę zawsze tego pokoju zakładać. 6400, no nieźle, nieźle, dupy nie urywa, panie. Przygotuj tam się na lepszy wynik, a ja zobaczę, czy kurde już coś nadaje. Chyba jeszcze nie. Nie. Kto chce coś nadać, to proszę zrób osobny kanał do tych live'ów. Możesz to nazwać, no, Borsuk, RNG, Liga i nie tylko live. A czy jak tam uważasz, nie? Czy pojedynki u Borsuka, o. My, to znaczy kto? Z Kurtem to mieszkamy blisko, tak? No piętro. Gościu, no, dawaj. Borsuk Arena. Może być. Retro Arena. O. Kumite. A co, drugie? Tu jest drugie jeszcze, panie kochany. Proszę bardzo. Siema Marek, najlepszego Mareczku. A jaki... O kurwa, 190. Weź od nowa, to nie graj dalej. Nie ma sensu. A jaki tu jest rekord ten, na tym stole macie w lidze? Gino? Bo tu nie mam wpływu też na wielkość tego ekranu. Tu nie mam na to wpływu, nie? O, żeby to powiększyć jeszcze trochę. Chyba nie. $74 bańki? Ło, to dużo. Ten stół jest trudny, to on był. Ja w niego mało grałem, bo ja wolałem zdecydowanie pierwszy stół. Pertyland albo ten... Na Discordzie PW ci wysłałem, tam możesz zobaczyć. Stones and Bones wolałem. Teraz zobaczymy, jakie chłopaki mają rekordy, bo oni mają bardzo dobre rekordy w niektóre gry. Lotus 2. 43 miliony na przykład punktów. A Maciej za to ma 62 miliony. Ło, skóra. No to dawaj, jakiś dobry rajd teraz, czy Lotus, czy co tam uważasz? Nie no, żeby zobaczyć, jak to w dwójkę najlepiej by wychodziło, nie? Bo Maciej to mógłby odpalić. No Maciej, zadawaj, to razem pojedziecie w Lotusa 2. Ja to przynajmniej miał szansę, no, jak po pijaku. No, Maciej po pijoku będzie miał szansę z tobą. Będzie pojedynek mistrzów Lotusa 2. Ty sobie graj na razie w tego pinballa, póki on nie włączy tam live'a. Nie ma go, to jest, Maciej się pojawił. Dobra, ja bym chciał was dwóch dać tylko na ekran. Tego gościa. No, z wideo jest tylko jeden. To musi Maciej zapuścić wideo jakieś. No Maciej jest dwa razy. Tu jest i tu jest. Co on tutaj, panie, namieszał? Tak, tak, da się jednocześnie dwóch tamtych... Góry w to oczko, nie u Maciejzy. Czekaj, co on tutaj... coś już włącza? Nic nie, tutaj nic nie ma. Tu, że kurde, jakoś zrobił, żeśmy dwóch naraz oglądali. Dawaj Maciejza, zobaczymy sobie, czy się da na dwóch na raz wtedy popatrzeć, bo to byłoby fajne. Przecież jak przegrasz, nic się nie stanie. O. Teraz o i są. Jest dwóch. Tylko Maciejzy nic nie ma, ale mamy dwa ekrany. Maciej jest wyciszony, no bo będziemy dźwięk z jednego gościa pokazywać, nie? O, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Słychać mnie? Tak, ale Maciej mi się wyłączył. A no. Oj, czekajcie, teraz no. Musielibyście razem wystartować, chłopaki. Fajnie by było, jakbyście jeszcze razem wystartowali. Ale dźwięk będziecie mieć z jednego, bo tego nie przeskoczymy, nie? Pozdrawiam, Paweł. No. Maciej za mnie teraz nie słyszy chyba. Albo napisać na czacie. No to poczekaj, no. Gdybyście wystartowali jednocześnie, chłopaki, o to mi chodzi. To będą większe emocje, nie? To prawie tak byście grali na podzielonym ekranie będzie. To weź, ja odliczę jakoś, ustaw sobie na game i klikniemy razem na fire. A któryś może wyłączyć muzykę, żeby było tylko mikrofon jego słychać? Maciejzy, to bym cię nie wyciszał na przykład. Jak jest taka opcja, że... Tak nie ma. Żebym cię nie wyciszał, tylko żebyś miał mikrofon sam. A jak nie, no to będziesz wyciszony, Maciej, no i co zrobić, wiecie. No mnie musisz słuchać gdzieś w telefonie, bo ja tam mnie nie słychać na blisko. W Domana nagrałem, tak, Franco, jasne, że tak. Myślę, że większość Polaków grała w Domana albo w Franco. Idę zaś wyszedł. Wyszedł. Poczekamy na niego. Jak mi wyszedł? No to gdzie jest twój? A tu jesteś, dobra. Czemu wyłączyło to? A bo z gry nie nadajesz. Ty? No dobra, uruchamiam. Możemy zmienić nazwę. Weź sobie ścisz na... jakoś tak, żebyś słyszał odliczenia na Discordzie, bo ono jest w miarę live, a opóźnienie na Borsuka na live jest dosyć... Kurde, podwójnie się słyszy, nie wiem co. No dobra, dam od Maciej dźwięk jeszcze. Głośność macie taką samą praktycznie. Wyścig i tak jest bez muzyki. No dobra, to już jedź jak chcesz, ja ci dźwięk wyłączę. Żebyście tylko razem wystartowali jakoś, musicie się jakoś umówić. Może na konkretną... Bo ja powiem start i naciskacie fire, musicie patrzeć na mnie, ja zrobię tak i... Czy zrobię wam tak i naciskacie fire i jedziecie, no. Pomacham wam papierochami. Musicie patrzeć tu, patrz mi na twarz. Jak muzyki nie ma w wyścigu, to będzie dobrze. Włączcie sobie mnie gdzieś na telefonie po cichu i patrzcie, nie ma. Ja będę odliczał 10, 9 na przykład, no. No dobra, to jesteście gotowi? Przygotujcie się, odliczamy. 10, 9, 8, 7. Ten zaś coś miesza. 6. Czekaj, bo on coś miesza, kuźwa zaś. 5. To wyłączył coś. Maciej, za co tam zaś zamieszałeś? No to włącz se. Jasna morda, no to tam w to samo miejsce, co byłeś przed chwilą. Dacie się jeszcze raz. O, no dobra. pokazać, niech sobie już ustawi. Kto wygra, to ma na 20 kwietnia ma tam ode mnie pyszne piwo, jakie sobie wymyśli. Gotowi? Gotowi jesteście? Chłopaki? Dawaj, dawaj, dawaj. Gotowi. No nie wiem, coś ty tam namieszał, chłopie. Coś ci mruga, coś ci mryga tam. No, chyba wszystko uspokoiłeś już? Maciej, jesteś gotowy? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Poszli. Jadą chłopaki. Dźwięk słyszymy od Gino. Podgłoszę wam. Chociaż nie już jest na fur, to mogę tu mu podgłosić trochę. Maciejza na dole. Gino u góry. Panowie, obydwoje wymetają w Lotusa. Maciejza się kurwa wyłączył. Nie, jedzie, on coś tam ma jakieś problemy techniczne. Ja tu jeszcze mogę ten sobie... Chociaż tu widzę, jak ma... Coś mu się haczy. Gino jedzie jak żyletka. Pierdyknął. Pierdyknął Maciejza, już nie gra. Cienki jest jak dupa węża. I dupa. Nie ma chłopa. Był chłop, nie ma chłopa. Gumę złapał. Nie ma w ogóle jego tego zamiaru. No dobra, to jesteście... Musicie opatrzyć na Gino, jak jedziemy po prostu. Maciej za odpad. Nie wiem, co się stało, neta mu zerwało. Może tak być. Dwóch naraz to za dużo, to nie będzie się dało tak zrobić? Panowie? Nie będzie się dało dwóch na raz zrobić? No to niech Gino jedzie, pokaże co potrafi. Ta się Jacek Pająk mówi, no to co? Emulator mu się zawiesił. O, sorry stary. Nie pokażę swojej klasy. Przechodzisz całe Gino? A gdzie to? Całego Lotusa 2 trzaskasz, czy nie? Nie, nie ma szans. Ale on inaczej punktuje niż ten. Niestety Outrun dużo lepiej szedł. Ale on inaczej punktuje niż wersja na 500-kę. Tu szybciej punkty lecą chyba. Tak, na CB32 daje więcej punktów, no? 2 razy. No. To jak myśmy tam mieli 20, to mielibyśmy 40 wtedy. Nie, 10 tam było, no. jeszcze wyciszę Discorda. No jest. No i przeszedł. Pierwszą planszę przeszedł. Max! Set! Go! Teraz nocka. Tej nie lubię, ale najgorsza jest ta mgła trzecia dla mnie. Chyba dla wszystkich i najczęściej się te biegi kończą. De facto. No. Będą fajne live'y. Na przykład powiem, trochę z tej ligi też będziemy robić, bo tu trzeba chłopaków zmotywować, że raz w miesiącu będziemy pokazywać ligę, bo przez Discorda to nie potrzeba wam graberów, bo emulator wystarczy. Ciśniesz na RetroArch już? No to czekaj, zaraz zobaczymy. Ło, panie, no zobaczymy. Jest, włączył się, dobra. Nadrabiaj, Maciej Iza. Nadrabiaj, masz co? Będzie liczył wynik punktowy. O której przyjedziesz? No, my wyruszymy koło 11, myślę. Więc będziemy na pierwszą, ale niektórzy ludzie będą tam już na 11. Bo Krakow Arcade Muzeum się otwierało od 11, to wiesz. O której przyjedziesz, to będziesz, no. Speedrun w Gantlet? No panie, jak to zrobisz, to jesteś mistrz. Proszę bardzo. Ktoś tu coś mi jeszcze pisze. Congratulations! A tu Żerlakse coś zrobił. Jakiś kanał. Borsuk Arena, dzięki. No i mgła. Najgorsza plansza według mnie. Tutaj często odpadałem. A Maciej zagoni. Jest w pierwszym etapie dopiero. Ale chyba rekord należy do Maciejcy, jeżeli chodzi o Lotusa 2. Prawda to, Gino, czy nie? Tak, tak, rekord ma się. Wow, sorry. Czekajcie, kurwa. Chciałem coś sprawdzić na Discordzie, a mi wyszło tu na tym oknie. Ja nie mogę nic sprawdzać. No pozdrawiam. Maciej przejechał pierwszy etap, a Gino walczy w trzeci. Tak najlepiej jest, nie? Prażynki, kawy się napić, zapalić. Nie, ale to będą emocje, jak będzie, jak wybierzemy jakieś gry, będą jakieś nagrody, czy na przykład tutaj w lidze będziemy pokazywać i chłopaki zasiądą, tacy wyjadacze z tej ligi, to będą wtedy emocje. Dzisiaj jest mniej emocji, bo to jest taki live testowy, ale jak tu będą konkretne wyniki padać, to będzie fajnie, myślę. Każdą grę na punkty będzie można robić turnieje widzów, zgadza się. Przejedzie, bo tu nie jest tak obsiór. 9 sekund, 8, 7, 6, 5, 4, przeszedł. No, Maciej za drugą to przejdzie bez problemu. Tu na tej mapie jadę trzeci raz. Max, set, go! 27 milionów punktów. Ta też jest. W ogóle Lotus 2 jest bardzo trudny w stosunku do jedynki, trójki, jedynkę i trójkę myśmy przechodzili w młodości z kuzynem. Dwójki żeśmy nie przeszli nigdy. Pierwsze, jak będziemy grać, to pierwszy ten napis tutaj to jest górne okienko, a tu dolne. Będziemy wiedzieć, o co chodzi. Jak będzie po jednego, dwóch, chyba czterech nawet będzie można włączyć, nie? Wtedy można na opartego przypisać, podpisać jeszcze te okna tutaj w OBS-ie, nie? co, zawsze na żywo chciałbyś pojedynki między widzami? No panie, to bym na emeryturę musiał iść, to mogę iść do... Oddaję ci kanał i jedziesz z tym. Dark Defender. Dobre. Dziewczyna niezauważona, ale Lotus był ważniejszy od dziewczyny. Do którego boku chcesz przesunąć? Do lewego, do prawego? Tak, zamiast gameplay tych przesyłanych, to mogą teraz na żywo grać, tak. Teraz masz bardziej wyśrodkowane, chyba teraz. Może teraz. A jutro Oskar, to wiesz, na luzie podchodzę, za dobrzy gracze będą w Sensible, żeby się podniecać. Jedziemy, muszę jeszcze spakować, więc dzisiaj nie będzie takiego live'a. Też dużo do pakowania nie mam, ale no jeszcze trzeba coś zjeść, wyspać się. Chciałbym się wyspać, żeby przejść innym. Opis obok ekranu gracza. Czyli chciałbyś, żeby to znowu... Już mi się kuźwa tu nie mieszczą te opcje wszystkie. Tu można wywalić na upartego. Tu mamy grafikę, tekst, wideoplayer, ekran monitora, tytuł gry, system. Wiem, że są tak, są wolne, ale to nie, no ja myślę, że to będziemy improwizować, jak będzie wtedy, czy będzie dwóch, czy czterech, bo to za każdym razem trzeba będzie zmieniać, jak będzie czterech, to zaś będzie ekran inaczej ułożony. To znowu by trzeba inaczej miejsca, inaczej te napisy dawać, nie? Na razie jest tak. Przeszedłeś? Przeszedł, pustynia. Brawo ty! A Maciej za się męczy. Tu byłem tylko raz, więc tu będzie koniec. Nie wiem, dlaczego tutaj inaczej punktuje, wiesz, Maksiu, dlatego się dziwiłem, patrząc na ich wyniki. Myśmy ostatnio grali i tam było coś 10 baniek chyba na głowę, czy mówię, coś mało, a tu 2 razy więcej punktuje. Tak, no jest tak, że ta edycja więcej ma punktów, no ale dlatego gramy w konkretną edycję, na konkretnym tak. Systemie, nie? Tak, zgadza się, gracie po prostu w tą samą edycję gracie. A w Colina też jesteście tak samo dobrzy? Możecie jeszcze w Colina pojechać w dwójkę. Witam Retro Raida, najlepszego. Chyba mój kuzyn był w tej zimówce. O, coś na żółto, tam się pojawia jakiś wykrzyknik. Gino. Punktowo jest tak, prawie 40 milionów Gino, 25 milionów Maciejza, ale on wystartował wolno, i później znaczy się. Projektowo tu poziomy, ale musiałbyś nie wiem, czy upadł. Nam się ekrany powiększą. No. Tak. Przyszły paski napędowe do mojego widelca, będzie z dywanku wielkiego skoku. O, panie! Super film. Chodzę w to. Ci Bajarza przyślę. To muszę wziąć od rodziców tą kasetę. Bo Bajarza po polsku też nigdzie nie znalazłem. Storyteller od Gina Hensona. Nie ręczę za jakość tych kaset, no ale... Wielki skok, Mad Mission, Aces Go Places inaczej. Super film, który leciał w kinie Nocnym Skok. Bodajże z Hongkongu produkcja. Takich dwóch policjantów. Jeden karateka, a drugi łysy, taki jajcarz. No, Gino dał radę, 5 sekund było już na liczniku. Nie z Jackie Chanem, z samym chujem. Naprawdę, Samuel chuj. Poważnie mówię. Wybitny to był film. Nie oglądałem go, kurde, za 30 lat. Ale muzykę i niektóre sceny pamiętam do dzisiaj, go czaskałem, kurczę. Wielokrotnie go czaskałem. Nieraz, kurde, w jeden dzień leciały 3 części. Tylko u nas puścili w kinocnym dojazd właśnie, bo nie widziałem 3. części tak naprawdę, nikt z nas chyba nie widział. Jeżeli ktoś nie oglądał oczywiście po latach, to ten co po latach oglądał mógł widzieć 3. Ale my w kinie nocnym mieliśmy 1, 2 i 4, a 4 była zatytułowana jako Wielki Skok 3. Tak nam puścili. Ale ta czwórka naprawdę to była najsłabsza. 1 i 2 jest sztos. Tu mówią, Gino, że masz za słaby zasilacz do maliny, dlatego ci zwalnia. Ale to nie zwalnia mi malina, tylko przesył. A, przesył ci zwalnia, rozumiem. Ile tam miałeś punkciorów? 44 miliony. To teraz przerzucamy się na Maciejzę, czy on da radę. 44, zapamiętaj tam dokładnie wynik. A my się przerzucamy tylko na Maciejzę. Jak się to odkracza teraz? O, tak. Nie mam dźwięku od Maciejzy, ale dobra. Z ciekawostek to jest najlepszy wynik, więc piszę go to będzie. I Maciej zajedzie, panowie, w ciszy. 44 bańki do pobicia. Chyba że chcecie tą muzykę, to mogę puścić, nie ma problemu. No dawaj, ja ją trochę przyciszę tylko. Trzymano stream. Maciej zminimalizował aplikację. $33 404 000, no panie, słabo, przegrałeś. Przegrałeś, ja bym proponował, żebyście się pojedynkowali teraz w Colina. Co wy na to? A macie coś, żeby się jeszcze pojedynkować w pinballa? No w pinballa możecie. Pinball Fantasies, ten stół, który jest w lidze, czyli Speed Devils, Pinball Fantasies. No to zobaczmy, kto tu tam nadaje jeszcze coś. Czy ktoś nam w ogóle coś nadaje? Tutaj Sapek coś się pojawiło? Nic. Kurw coś gra? Nic. Na żywo tylko Gino został. Ja tylko muszę wynik sobie zrobić, żeby... No. No to dawaj Quake'a, pokaż co potrafisz, gościu. Można puścić jeszcze Mario Karta na szybkości? No dobra, no to Gino dawaj Mario Karta. Albo bez Mario Karta. Jasne, bo ty idziesz na siłownię, dawaj Mario Karta. Czekamy na twojego Mario Karta, a na razie słuchamy wspaniałej muzyki Lotusa 2. A ja sobie zrobię zdjęcie z live'a. Zrób sobie zdjęcie, tak. Tu chłopaki zapisali ten wynik. Mogę ci puścić na Discordzie ci. 44 279 400. Już ci piszę na PW. Masz trochę świadków. W Lotusa mógłbym śmiało rywalizować. No, zapraszamy, Maksiu. Słuchajcie, no każdy może grać w te gry i nawet jeżeli będzie grał tylko w jedną grę i zrobi jakiś dobry wynik, albo średni, albo nawet słaby, przecież może opublikować i nie przeciwnie. Po prostu będzie w tabeli i zapraszamy generalnie. Inaczej nie jedzie, jak pusta nie zrobi. Dobry zawodnik. Jak nie wystartuje z boostem, to nie jedzie dalej. O, jak się zmieścił. Skupany. Ja bardzo lubię Mario Kart, ale tak na poważnie grałem dopiero od tego na Wii. Tam nawet trochę potrafię. Na Wii U znaczy się Mario Kart 8. Wybitny dla mnie. Ale w te wcześniejsze nie grałem. Tak na poważnie, tylko tak przez chwilę. Cieszę się, że się podobało, Maciej za. Myślę, że raz w miesiącu spokojnie będziemy coś takiego robić. Nie wiem, czy dla widzów to jest ciekawe, no ale tak jak będziecie grać, będzie parę osób grało w tę samą grę i wystartują jednocześnie, to może być ciekawe. O panie, już restart. są zgodne. Jedynka na dobry wynik. Granie dobry wynik to jest głównie restarty, nie? No to zrobimy. Będziemy typować jakieś gierki też. Te z ligi chłopakom będziemy typować, żeby chłopacy z ligi się pojedynkowali. Ale będziemy też typować takie gry, żebyście wy się pojedynkowali, bo musicie być na naszym Discordzie wtedy. No tak, też możemy tak grać, tylko że wiesz... Tutaj jest chyba najłatwiej robić na transmisję w ten sposób jak teraz. Będę wam wrzucał 4 gry na przykład. Wiesz, jak tam pokażę rozgrywkę na przykład 4 graczy jednocześnie, wtedy jak ja tam pokażę rozgrywkę 4 graczy jednocześnie, nie pokażę. Mogę nawet pokazać na upartego 8 graczy, no to by mało czytelne by było, ale na upartego by dało radę, na 4 mogę pokazać. 9 można by pokazać, ale to już będzie mało czytelne. Bajarz to jest Storyteller, to jest Jima Hensona. Bardzo fajne to było. To leciało wieczorami, to było kukiełkowe plus aktorzy, ale takie dosyć dla dzieci było straszne. Pamiętam, że jak to oglądałem, to nie się bałem wielkiego przykładu. Świetne efekty. No ja mam po polsku na VHS-ie, jakbyś miał na Blu-rayu, to najlepiej po prostu, ale to chyba nie wyszło z polskim lektorem. W polskiej telewizji leciało z polskim lektorem, ale tak czy wydanie jakiekolwiek było DVD czy Blu-ray z polskim lektorem, to raczej nie. Jaki wynik czasowy? Jaki czas? 2:19. Dobry to jest czas? Trzeci jak Trzeci, aha, o 2:09 tam widzę najlepszy. To mój. Dodawaj jeszcze raz, panie. John Blue, to wiesz, tu mogę pokazać gry, które w ogóle nie mają jakiegoś trybu pojedynkowego, typu z 8 bitów jakieś włączyć klasyki typu River Raid i goście będą grać jednocześnie, a w tym jak mówisz, to tak szybko zrobić. Więc to mi się wydaje narzędzie będzie lepsze, bo mogę pokazać 4 przeloty w River Raid jednocześnie, a na prawdziwym sprzęcie czy na linie, czy na czymkolwiek, czy nawet na tych online'ach, to nie pokażę tego czegoś takiego. No bo jak? To mogę pokazać 4 gry single player jednocześnie na przykład i będą w miarę czytelne dla widzów. No ale jak zrobię streama z urządzenia bez Discorda, 4 ekrany pokażę. Jeden gra, a ja streamuję. No a tych 3 pozostałych? Musieliby na zmianę grać, to by wydłużyło rozgrywkę wtedy. Bo musiałby jeden grać, później drugi, później trzeci, później czwarty. 2 grabery do komputera, no już pędzę. A, no. Przecież to oni w domu grają, nie u mnie. No ale co, mogę pogadać 4 obrazy jednocześnie wtedy w tym daku? 4 obrazy na przykład z River Raid mogę pogadać na raz. Czyli mi się nie chce wierzyć. Ludzie obserwują 4 chłopków na raz. Się przełączam między oknem, kiedy zechcę, a cię wątpię. Ale może... Minuta 40, tam było 2.09 najlepsze. 2.19 był przed chwilą. A tu... Ojojoj. Dobre, to masz jeszcze czas, panie. Ten wyścig jest szybki, dawaj jeszcze raz. Ale tu zależy dużo od szczęścia. Jeszcze Mandero retrofigu. Czy duch? Czy ten ostatni? Tak. Najlepszy. Najlepszy. Ajajaj. A 14, no nieźle. Możesz jeszcze raz, jak chcesz. Jestem dobry w tego na 8, to było dobre, to muszę przyznać. Dawaj jeszcze raz, panie, to nie ma sensu. Dawaj replay. Gino, dawaj replay. testować jednocześnie paru, 4 graczy można sprawdzić jednocześnie, musieli być 4 graczy. No w ogóle 4 live'y musiały być jednocześnie jakieś. Gino, jedziesz jeszcze, czy już odpuszczasz? No możemy wrócić jeszcze do R-Type'a. R-Type'a chcesz wrzucić jeszcze? No to okej. To w sumie niech 4 osoby zagrają w cokolwiek. Zobaczymy jak to wygląda, jak mamy ekran podzielony na 4 graczy. Bo to będzie chyba maksymalna liczba jednocześnie transmitowanych rozgrywek. A ja tutaj, ty graj w R-Type'a, ja się będę na ciebie przełączał i przełączał między wami. Niech też... No, Don Kotlet nie, ale akurat... Niech ktoś jeszcze tu zagra w coś. Kurt w tego... Nie ma już nikogo. Kurt w Quake'a może zagrać. Ronnie Wertz coś może zagrać. No właśnie, teraz szerzyłem to, że tu nie widzicie dołu, w ogóle nie widzicie kto jest. No ale dobra, to zostawiamy tak na razie. Na 8, no i elegancko. Niech ktoś jeszcze odpali, żebyśmy mieli 4 graczy jednocześnie, chciałbym zobaczyć jak to wygląda. No przez Discorda lecimy. Na jakim tam chcesz emulatorze, tylko przez aplikację Discord, nie? Może niech ktoś da zaproszenie do Discorda, może ja tutaj mam chyba u siebie, to zaraz wrzucę. Żeby mi się komputer nie zawiesił, coś co coraz wolniej chodzi. Zaproszenie na Discord. Ktoś tutaj już działa. Don Kotlet. Dobra. Gino, no ty włączaj co chcesz, ale poczekaj z tym R-Type'em, niech jeszcze 2 osoby się... Ktoś tutaj coś działa. Maciej za. Wstrzymano stream. Maciej zminimalizował aplikację cierpliwości. W bilarda jakiegoś gra. No i jeszcze czekamy na Kurta czy Ronnie Wertza. Kurde, nic nie ma. Tu ktoś dołączył. Ronnie Wertz, no okej. Dobra, muzykę mamy od... A czemu nie mamy od Gino muzyki teraz? A się dzieje, kurwa. No jedziesz, Gino. Dobre, nie? Jesteś już, Kurt, z tym... Teraz zobaczymy. wiesz, to będzie miało sens, piku, jak będziemy grać w tę samą grę. 4 osoby będą pobijać rekordy. To będzie dobre, teraz tylko testujemy. To, wiem, 4 gości gra w River Raid na punkty, czy w Lotusa, czy w cokolwiek innego, nie? To będzie bardzo dobre. I jednocześnie turniej robimy. Teraz jak grać 4 osoby w różne gry, to tylko to jest trochę bez sens, ale... Wiesz, mogę sobie przełączać teraz, pyk, naciskam tu. Widzimy tego chłopka. Pyk tego. I turniej robimy na żywo, panowie. Pyk. Pyk, Maciej za. Zobaczmy, czy kurde już tam działa. Jeszcze kurde nie działa. O, ktoś nam uciekł. Don Kotlet ma jakiś problem. Elegancko, Dawidkowski. Musisz zainstalować apkę, nie? Discorda musisz zainstalować aplikację Discord najpierw. Znaleźć sobie w goglach, czy w... tak, zainstalować. Patrzymy, jak Gino pobija rekord, a resztę mamy w tle. Ale dla jednej gry to będzie super. To są streamy Discordowe. To są streamy Discordowe. No kurczę, co jest z tobą, gościu? No może dołączyć. Wchodź w odpowiednik. Nie będziecie musiał zaakceptować, 24 godziny akceptacja. Na Discordzie. Ojciec, odpalaj Tekkena, tak. Hot Daddy, jak to napisała twoja żona, odpalaj Tekkena. Poszło, to teraz sprawdzamy. A, to co jeszcze jest tutaj, gdzie? Ronnie Wertz coś daje? Kurde, jest, dobra. Mamy nawet 5. Kurwa, już się nie mieszczą chłopki. A co tu się stało? Reniwers nie gra, to na razie go odpuścimy. Jak go teraz odznaczyć? Ronnie Wertz. Gdzie on tu jest? Nie chciałbym jego oglądać tylko. No, jak go mam odznaczyć? Zakończ oglądanie. Aha, dobra. O, teraz macie czytelnie. A Gino tam bez straty idzie? A ty jak Maciej Zaborniak grasz tego bilarda, bo to jest ten, co ja pokazywałem, czy jakiś inny? Bo fajny. Będzie to mi tam replik pisze z Virtual Pinball 4. Sensible, R-Type, Binardy Tekken, kuźwa, jednocześnie. Dzięki, Dawid. Ja to dopiero w niedzielę będę mógł ściągnąć. Nie, no jednak mogę wam wszystkie dźwięki na raz włączyć, ale to będzie... Nie da się tam wszystkich na raz. Ja muszę coś tu jeszcze puścić. Ta plansza już jest czwartą, to jeszcze przechodziłem w R-Type'ie, ale nie jest łatwa. Albo do bossa doszedł, do bossa dochodziłem do czwartej. Do bossa. Parę maili wysłać związanych z robotą, więc kilka. Dobrze na cztery krały, dobrze jest. Skakuj, Montek, zaraz idziemy. Skakuj, kochanie, zaraz tu idziesz. No, aha, to chcesz tego, no dobra, dawaj. Kurt dostaje lekcję życia online. Ktoś się dołączył jeszcze, ktoś się dołączył. Siwus się dołączył. Zobaczmy co, teraz tu pociśnie. To dawaj Ronnie Wertz jako szósty, zobaczymy jak na sześciu wygląda. Dawaj. No chyba na siłkę nie pójdzie. Ktoś niech się dołączy jako szósty. Po tej grze idę tak już w końcu. Ronnie Wertz, dobra, obejrzyj stream. Worty na Amigę, no i elegancko. Mamy 6 chłopców, panowie. Tu możemy... w dzianę będzie grał. W dzianę będzie cisnął. Na 6 to trzeba trochę do góry dać. I tu poszerzyć na 6. I tak zostawimy. Więcej niż 6 nie będziemy transmitować, bo to nie ma sensu. Tak, tak, ale może znikną, jak nie będę nic nacisnę w wolnym miejscu, może też znikną, dobra. O! To jeszcze można trochę do góry. Jeszcze tu można do góry. Lepiej nie będzie, panowie. Bo napis trzeba by zlikwidować. Na 6 bez napisu. Gruby szajs, nie? Worty to tak bardzo fajna gra, taka no, komnatowa z widokiem z góry, ale to jest nie komnatówka, to jest jednoekranówka zręcznościowa, trochę Pac-Man, tylko tam małe chłopki są. Mało będzie widać. A Siwus tam na jednym kredycie chce dzianę wycisnąć. Ktoś oglądał poniżej moje live 720p? Ja myślałem, że wszyscy cisną 1060p. Bo transmisja powinna być 1080p 60 klatek. Ale no chłopaki mogą nadawać nie więcej niż 720. Dobra, teraz trochę może dźwięki. Ciekawe czy może mogę... Aha, tu zaś wyszedł ktoś. Może trochę byśmy zmienili dźwięki. Czy się tak da, że na przykład Siwus głośność użytkownika, ale Siwus ty jedziesz po OBS-ie czy po... Nie, on chyba jedzie po OBS-ie, nie po aplikacji. Bo nie mam głośności transmisji. Teraz Kurt. On jedzie chyba po OBS-ie. Bo nie mam głośniczka takiego jak przy innych. To teraz macie dźwięki od Kurta. Tylko mogę go nawet podgłosić trochę. Get ready for the next battle. Ale fajnie, nie? To Siwusa nie mogę dźwięku zrobić, bo on jedzie przez OBS-a chyba. Get ready for the next battle. Ale ja nie transmituję 4K. Ja transmituję Full HD. Kurt grasz online? Jak tam Don Kotletowi idzie? Maciej Zaborniak. To do 6 na raz możemy transmitować tam. Do 6 graczy na raz. Zametał kurka. Dobra, zaraz będziemy kończyć, trzeba iść z Montkiem, Montek jeszcze musi zjeść. O, bestia tu siedzi. Patrzcie. To by było za chwilę. Dziękuję bardzo. Wielkich wyników z R-Type'a nie ma. Gino, jak ci tam poszło? Słabo. 163. Kurt chyba wygrał w nauczkę. Get ready for the next battle. Siwus tam strasznie wymiata piano, widzę. Strasznie dobrze mu idzie. Dobry jest. Get ready for the next battle. Round 1. Fight! Pomijając to nie wiem co tam będzie grać, bo to jest... Nie wiem, naprawdę. Ja tutaj widzę, że to zamiata. Odgryzł się. Trzymaj się, Gino, elegancko. Będzie dobre do high score'ów jakichś. Będzie dobre. Dobrze Lotusa poszło, dobrze. Walia Polska 4-0. Się wykłuszają chłopaki. Dzięki Don Kotlet za testy. Zaraz kończymy. No. Już jedna osoba, to przełączymy się teraz na Kurta na koniec, panowie. Akurat go leją. Akurat leją chłopka. Don Kotlet, dzięki Gino, dzięki Ronnie Wertz, dzięki Siwus. Siwus to całą zdążył przejść? Bo się zapatrzyłem. Informacje tam jakieś są, jak jest paru graczy jednocześnie. Bo widać, Kurt, Ronnie Wertz tutaj widać, nie? O, widać kto gra, Ronnie Wertz, Kurt. To wam musi wystarczyć, bo tak to bym musiał po całej planszy jechać z opisami, kto gdzie gra. Więc tu masz Ronnie Wertz, tu masz Kurta. Kurt, dawaj jeszcze jedną walkę i kończymy. Dźwięku nie było, a ty jechałeś przez aplikację, czy jechałeś z OBS-a? Bo u ciebie się nie dało dźwięku w ogóle włączyć. Będzie dźwięk, więc tu muszę u siebie przyciszyć. Chyba podgłosić kurczę. O. Dawaj, ostatnią walkę online, Kurt, i kończymy. Get ready for the next battle. Musisz robić transmisję przez aplikację Discord bez OBS-a. I wtedy będziesz miał dźwięk. Walka z ryzykiem degradacji. My kończymy, bo jak muszę startować i już rozlot, potem walce koniec. Oj. Round 2. Fight! Tu musi być wtedy Widzisz, u Ciebie nie ma w ogóle mikrofoniku takiego, jak jest. O, kurwa. Widzisz? On ma taki mikrofonik, każdy, kto grał... No, nie mam od Ciebie. Głąbka kurta. Nie, bo to jest mój mikrofon. No to nie. Taki musi się pojawić mikrofon wtedy. Ja teraz do tego można sobie tańczyć. O, panie. Góra kontra góra. Z opasku. Ale cię załatwił. No dawaj jeszcze jedną, ostatnią. Ja zapalę i kończymy. No tak, oczywiście, że musimy robić, żeby grali w tę samą grę, no bo to bez sensu byłoby, jakbym tu włączał 6 live'ów i tak ciepło testowo. Na punkty i wszyscy stawiają w tym samym momencie. Słychać wianę? O, no jest. Słychać. No to jest, czekajcie, to włączymy. Jest, słychać. Zagraj coś. A coś kurwa. No ale to widzisz, coś jest nie tak, bo ty nie masz tych opcji w ogóle. Ja cię nie mogę wyłączyć w każdej chwili, ty cały czas będziesz grał teraz. Nie mam opcji, żeby cię wyciszyć. Zobacz, oni mają mikrofony? Chyba, że u ciebie to jest to? Nie. Mikrofon masz wyłączony. No weź no tam przejedź się kawałek tą dzianą. Siwus. A, wyłączyłeś. Mikrofon wyłączyłeś, ale chodzi mi o dźwięk. Ja sobie mogę tego regulować, przełączać. Kiedy chcę, mogę go wyciszyć i... Nie, myślę, że pipi-haba i lemingi to się akurat średnio nadają na pojedynki. To muszą być gry w miarę szybkie. Bez takiego zgodnego łażenia po etapach. Takie w miarę... No, proste, jeżeli chodzi o budowę planszy. Nie wiem, jakieś komnatówki, to by też sens. Logicznie to raczej też nie. Refleksa była. Wszelkie salonówki, wszelkie jednoekranówki, wszelkie jeszcze strzelanki, to się będzie nadawało, nie? Tyrant Guns, 4 ekrany po 4 graczy. To byłoby grubo wtedy. Samym gościem walczyć? Nie, z Edim teraz. Wiesz, że ci udostępni cały ekran. Tylko jak nie masz innych tutaj graczy, nie? To będziesz, ale... Możesz sobie przełączać w każdej chwili. No. Adi dopiero wyszedł. No, wymyślasz gry takie do live'ów, że do turniejów, że się nie nadają, no, ale okej. Ale cię leje jak chce, panie. Ty jesteś naszą nadzieją turniejową, panie, kochany. To chyba Marcin cię leje. Dobra, jeszcze kabel sobie wyciągnę, który muszę do mikroskopa zawieźć. Joysticki na jutro. Kabelek. Przegrałeś. No i kończymy, stary. Chyba że chcesz jeszcze jedną, no to dawaj. Leją cię szybko. Leją cię szybko. Dawaj jeszcze taka walka. Get ready for the next battle. Batyj do spania. Wow. Round one. Fight. Proszę, perfekta jakbyś. Użyliśmy kurta, patrzcie co się dzieje. Jeszcze mi perfekta zrobili. No, to dzisiaj chłopie będzie. Jak tu gościa rozwalisz teraz, to nie uśmiesz. Ci fory, patrz co się dzieje. A ponak cię chwaliłem, a tu 2-1. Chłopie, no nie rób wstydu. karty są. Pięknie! Ajajaj. Szakują, żebyście. Weszło. Też weszło. Ajajaj. I na tym kończymy. Bo tam pad poleciał przez ścianę teraz. I przez okno do z drugiego piętra. Panowie, dziękuję wam dzisiaj, że uczestniczyliście w tym live'ie takim no testowym typowo tutaj. Nie było za bardzo zawartości takiej wielce interesującej, ale fajnie było potestować tego Discorda. No najpierw Zooma, który się średnio nadaje do turniejów, ale Discord się bardzo dobrze nadaje do turniejów i w przyszłości będziemy robić jakieś właśnie turnieje w gry no, różnego rodzaju. Będę wam ogłaszał, jaka gra w danym miesiącu. Będziecie trenować miesiąc, a później się spotykamy w większą ekipą i, no, i lecicie z koksem, nie? Tak to będzie wyglądało. Na przykład 4 gry wam dam na miesiąc, czy tam weźmiemy z tej ligi od chłopaków też gry, żeby oni też się mogli wykazać. Dziękuję tym osobom, które pomagały w testach i które pomagały mi tu technicznie. No, w szczególności Gino za tak dużo poświęconego czasu. No, dzięki chłopaki, jesteście debyściaki. Z niektórymi widzimy się jutro na ramie, a z niektórymi widzimy się dopiero na następnym live'ie. Liga już dawno się zaczęła, już tam jest, już grają długo, jest na Discordzie przecież nawet kanał zrobiony tekstowy, bodajże Liga. Już chłopaki grają właśnie w Mario Kart, w Colin McRae, w Pinball Fantasies, w Lotus 2 i chyba we wszystko, i w R-Type'a. No. Dobra. Dzięki Kurt, Peter, Ronnie Wertz, Sapek, Biax, Dobrej Nocy, Simba Kos, DJ Marian, Rigby, Maksiu Paradys, Maciej Za, Kurt. To 10 jutro. Tylko przyjdź bez podbitego oka. Retrofilu, Siwus, Mario Brod. Na razie chłopaki, trzymajcie się. Było bardzo miło. Cześć, dobranoc.